Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot. Naszym dzisiejszym gościem jest pan doktor, już niedługo doktor habilitowany, Michał Rydlewski, filozof, etnolog i literaturoznawca. Pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzisiejszy wykład dotyczyć będzie zagadnienia pod tytułem Homofobia, czyli perspektywa liberalna, patrzenia na klasy ludowe, na klasy społeczne, na klasy ludzi uboższych, mieszkających w mniejszych miejscowościach, które zostały objęte całościowym terminem homofobia. Pan doktor jest autorem dwóch książek i licznych artykułów w tej tematyce. Te badania cały czas się rozwijają i dzisiejszy wykład będzie efektem tych prac. Przypominam, że najpierw wykład, pan doktor omówi zagadnienia, dopiero potem wszelkie pytania, supliki i ewentualne komentarze. Oddaję głos. Dobrze, bardzo dziękuję panie Grzegorzu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Różne grupy osób mnie zapraszają z tym tematem i zawsze wtedy, kiedy wychodzi jakaś moja książka, bardzo szybko niestety ta tematyka gdzieś tam znika, bo ona dla nikogo nie jest wygodna generalnie. Jak się zaczyna mówić o mediach, to tak jak trochę mówić o polityce. Zawsze ktoś jest niezadowolony, ktoś czuje się obrażony, że nie masz takiego zdania, jak on by chciał, żebyś miał. I takim przykładem tego, o czym mówię, jest to, że kiedy wyszła taka moja książka Scenariusze kultury upokarzania w 2019 roku, to teza była prosta. Liberalne elity są w gruncie rzeczy homofobiczne, czyli uwielbiają upokarzać, wyśmiewać się z tych, którzy są symbolicznie, ekonomicznie od nich niżej i na tym budują swoją tożsamość. I zaproponowano mi wywiad w Polityce, który de facto takim medium właśnie jest. Przy czym wywiad był bardzo, bardzo ciekawy. Przepraszam, w Polityce czy w Polityce w tym tygodniku. W tym tygodniku. Bardzo, bardzo fajna, ciekawa rozmowa, przy czym jakby nie miała właściwie żadnych takich konsekwencji, w sensie, nie wiem, jakiegoś głosu sprzeciwu, bo tam też jakby próbowano na przykład coś, dlaczego disco polo jest tyle w mediach, prawda? No bo nie wiem, bo to też muzyka, jakby nie musi być tylko kwartet smyczkowy, prawda? Ci ludzie też płacą abonament, więc ja akurat, nie wiem, lubię disco polo. Jakby jest to muzyka, którą można lubić, nie widzę powodów, żeby ktoś nie miałby być jej w mediach na przykład. Potem była też taka rozmowa w Tygodniku Powszechnym. Tam z kolei akurat tam dotyczyła kwestia tego, że w programach typu reality show po prostu oszukuje się widzów. Jakby wszystko jest generalnie tam teatrem. To jak ktoś kiedyś z Państwa wysłał SMS-a, żeby wygrał jego kandydat czy kandydatka, to nie ma to najmniejszego znaczenia. To wszystko jest ustawione po to tylko, żeby wygrał kandydat, na którym koncerny medialne najwięcej zarobią. Te wszystkie historie są A do Z wymyślone. I może dzisiaj ktoś już o tym wie, natomiast nie wszyscy o tym wiedzą. Natomiast w Tygodniku Powszechnym ksiądz Boniecki, nawet odwołując się do tego, co mówiłem, powiedział, że to jest perspektywa niechrześcijańska. A jakby znowu dalej, jakby nic nie miało to żadnego znaczenia. Były też teksty w Nowym Obywatelu, czyli czasopiśmie lewicowym. Było też kilka spotkań po takiej drugiej, po zbiorze artykułów, jaki wydałem. I w gruncie rzeczy jakby nie mówię o tym odbiorze po to, żeby jakby tutaj popłakać nad swoją smutną sytuacją, ale jakby ten odbiór też pokazuje to, że doszedłem do takiego trochę może patetycznego wniosku, ale prawda nie ma znaczenia w gruncie rzeczy. To, że się powie na przykład, nie wiem, to, że juror w danym konkursie mówi to, co mówi mu reżyser przez słuchawkę, właściwie nikogo nie obchodzi. Jedynymi mediami, które podchwyciły te tematy, były tabloidy. Bo to był dobry kapitał, prawda? Powiedzieć, nie wiem, ten juror kłamie na przykład. Natomiast jakby to też pokazuje, że prawda w mediach się nie przebija, bo prawda nie interesuje dziennikarzy po prostu. Zresztą jakby przykład Stanowskiego jest tego dobrym przykładem. Jakby samego tego dotarcia, zweryfikowania tego, co ktoś po prostu mówi. Dziennikarze już tego
nie robią, stali się w gruncie rzeczy funkcjonariuszami jakiegoś medialnego systemu, zapisując się do partii politycznej, oni po prostu tego nie są. Tak? Dziennikarz, jego ideą regulatywną jest poszukiwanie prawdy i tyle, i to ma robić. Takiego zresztą dziennikarstwa moim zdaniem już chyba nie ma, albo jest w mniejszości. To kapitalizm generalnie zamorduje takie dziennikarstwo. Ile to Ludwik Krzywicki, taki marksista, już 100 lat temu o tym pisał, że kapitalizm zarżnie takie dziennikarstwo. Ostatnio też taki opublikowałem tekst na ten temat, jak te przewidywania sprzed 120 chyba 3 laty są jak najbardziej trafne. Wystarczy tylko trochę zmienić dekorację, tak? I w gruncie rzeczy struktura jest ta sama. Ale żeby nie było tak źle, bo jakby od dziennikarzy i od intelektualistów czasami już się niewiele spodziewam, to bardzo ciekawy był odbiór tak zwanych zwykłych ludzi, którzy po jakichś różnych, po tych wywiadach, albo też chyba 2 razy byłem w radio, potem pisali na maila bardzo ciekawe swoje obserwacje i co ciekawe, one często były zaznaczone takim sformułowaniem tam: szanowny panie doktorze, ja jestem tylko prostym człowiekiem, w domyśle jakby wy intelektualiści jesteście tacy mądrzy, ja jestem taki zwykły, nic nie wiem. I za chwilę, co było ciekawe, zaczynali podawać swoje obserwacje i wnioski. Wierzcie mi państwo, że one były o niebo lepsze niż to, co czytałem u medioznawców, jeśli chodzi o kwestie, którymi się zajmuję. Były bardziej przenikliwe, bardziej inteligentne, lepsze, po prostu empirycznie trafniejsze. I co ciekawe, ten odbiór właśnie ze strony tak zwanych zwykłych ludzi był bardzo pozytywny. Na przykład dużo matek pisało o tym, znaczy dużo, no 7 matek pisało o tym, że oglądały z dziećmi MasterChef Junior i jakby wiedziały, że coś w tym programie jest nie tak, tylko brakowało im pewnego języka do tego, żeby wypowiedzieć, co jest nie tak. Tak? Bo w jednym z odcinków, no jest taki odcinek polegający na tym, że dzieci muszą najpierw zaprzyjaźnić się z drobiem, tam z kurą, kaczką, a potem juror mówi tam, że właśnie, no to teraz jakby zróbcie tam potrawę z tego wszystkiego. To jakby nikogo to nie dziwi, że najpierw uczymy dzieci, żeby, nie wiem, były empatyczne, zaprzyjaźniły się ze zwierzętami, a potem mówimy, no to teraz jakby potraktuj je jako materię i tam zrób kotleta. No jest to mimo wszystko trochę igranie z emocjami dzieci. Zdaje się, że chyba zawsze milczący psycholodzy w takich kwestiach, chyba nawet tam jakieś towarzystwo dzieci podniosło jakiś list, wysłało sprzeciwu, że tak nie wolno. Natomiast w gruncie rzeczy tego typu zachowania nam chyba tak spowszedniały, że one w zasadzie, mam wrażenie, nikogo nie oburzają. I kiedy zacząłem zajmować się problematyką kultury upokarzania, to jest takie pojęcie Andrzeja Szachaja. Ja je zaraz krótko wytłumaczę, na czym tutaj rzecz polega, ale chyba nawet nie trzeba tutaj wchodzić w jakiś wielce naukowy dyskurs, żeby wyczuć intuicję, o jaką tutaj chodzi, czyli właśnie upokarzanie przez intelektualne elity z większym kapitałem symbolicznym, z większym tam w cudzysłowie, bo ja strasznie nie lubię, nie uważam, że oni mają większy kapitał, mają inny, tak, ale już tutaj za Bourdieu użyję tego sformułowania, wyższy kapitał kulturowy. Po prostu za normę traktują upokarzanie ludzi, którzy są niżej, którzy są na przykład od nich w jakiś sposób mniej zdolni, czegoś nie potrafią, przychodzą zaprezentować im swoje talenty i jest w dobrym tonie, mówiąc kolokwialnie, po nich pojechać, czyli powiedzieć tam: nie umiesz śpiewać, tam wracaj do siebie na wieś, tam do hot dogi sprzedawać, prawda, w budzie, a tam do śpiewu to się nie nadajesz i tak dalej. I kiedy Andrzej Szachaj, promotor mojego doktoratu, napisał taki krótki tekst, to akurat zajmowałem się Wittgensteinem, pomyślałem: media, te głupie programy, w gruncie rzeczy może zajmę się przynajmniej czymś takim, żeby mieć trochę odskoczni od tych wszystkich filozoficznych rzeczy. Kiedy zacząłem oglądać te programy telewizyjne, czyli właśnie wszystkie programy o strukturze konkursowej, od Mam Talent po różne właśnie takie programy, gdzie jest jury, kogoś ocenia, potem Kuchenne rewolucje, to pierwsza moja myśl była taka: dlaczego nikogo nie oburza, że jedni mogą robić to, czego nie mogą robić inni? Dlaczego normą jest to, że Magda Gessler wchodzi do restauracji i rzuca na przykład w kogoś talerzami? No, wyobraźcie sobie państwo, no bo często pada taki argument: no ale ona może, bo ona tam w troski o innych, prawda, tam żeby nas nie potruto i tak dalej. Przy czym wyobraźcie sobie państwo, na przykład, co by było, gdybym ja tak do studenta powiedział: nie wiem, nic pan nie umie, jest pan głupi, biorę długopis i w pana rzucę.
to wyleciałbym z uniwersytetu szerokim łukiem, prawda? Dlaczego na uniwersytecie tego nie można robić, a można to robić w telewizji? Kto to wyznacza, tak? Na podstawie jakich standardów? Kto jest strażnikiem tych norm? Przede wszystkim, kto je wyznacza, w czyim są interesie? To są proste badawcze pytania, prawda? Jakby interesowało mnie to, dlaczego jedni mogą to robić, a inni nie, tak? Magda Gessler najczęściej odpowiada, no bo ja jestem taka autentyczna, jestem sobą. Ta autentyczność to fetysz dzisiejszej kultury. No to ja też będę autentyczny i powiem, a ja lubię rzucać sztyletów długopisami, jak nic nie umieją, prawda? No i dziekan powie, no to niech pan sobie rzuca, ale w domu, bo już pan nie ma pracy, bo tutaj tak nie robimy, szanujemy drugą osobę. Pana komentarz musi być merytoryczny, ale grzeczny, żeby kogoś nie urazić. I zgoda, tak? Między sobą, nasze kontakty pewnie międzyludzkie dokładnie na tym polegają. To dlaczego tam nie? Więc w czyimś interesie, tak? Aha, myślałem. Dobra. Więc w czyimś interesie to jest i jakby zaczęło mnie interesować, dlaczego uznaliśmy to za normę. Bo przez długi czas nie znalazłem żadnego tekstu, który ktoś powiedziałby, nie wiem, to jest chore, to jest niezdrowe, to niszczy naszą wspólnotę. Tak nie można robić. Tak, zobaczcie Państwo, nawet jak Magda Gessler rzuca w kogoś w programie czymś, to reakcja tych ludzi jest zawsze taka, obróćmy to w żart, prawda? Przecież nikt nie powie, dlaczego pani we mnie rzuca, to jest nienormalne. No bo program nie, na tym polega, że ona ma władzę, ona może zrobić wszystko, tak? Bo za chwilę powie, o to ja wychodzę i po sprawie, róbcie sobie sami. Ci ludzie są symbolicznie przymuszeni do tego, żeby jej chamstwo zamaskować jakimś żartem, prawda? I oglądając te programy właśnie pomyślałem sobie, że to jest w gruncie rzeczy może margines, że po prostu są pewne jednostki, które w ten sposób się zachowują. Natomiast im więcej oglądałem tych programów, a naprawdę się ich naoglądałem, jak skończyłem tą książkę, to poczułem się już raz na zawsze zwolniony z obowiązku oglądania tych programów, bo one są tak straszliwie głupie i tak ogłupiające, ale no ze względów badawczych się tego naoglądałem i jakby doszedłem do wniosku, że to nie jest jednostkowa rzecz, że to jest wręcz systemowa rzecz, że nagradzamy ludzi za chamstwo na to, żeby poniżali innych. I to wydało mi się właściwie taką cechą strukturalną naszej wspólnoty, że właściwie tym stosunkiem, jaki do siebie zaczynamy, to tym stosunkiem tego, jak on ma wyglądać, jest właśnie to, że muszę mieć nad tobą jakąś władzę, muszę cię poniżyć, muszę zamanifestować to, że jestem lepszy. Ta kwestia zaczęła się bardzo mocno w pewnym momencie wiązać, już nie tyle nawet z programami typu talent show, co właśnie z przedstawieniami pewnych grup społecznych. I nie wiem, czy Państwo w ogóle oglądacie telewizję, bo wiem, że to jest takie trochę pytanie nie na czasie, bo jak pytam studentów, czy oglądacie telewizję, to oni, tam nikt nie ma telewizora, prawda? Oni się szczycą tym, że nie mają telewizora, co nie, też do końca nie oznacza, że nie oglądają telewizji, bo telewizja już nie tylko jest w odbiorniku, ale też w internecie, tak? Na przykład, nie wiem, oglądają Szkołę dla beki, no to też jest jednak oglądanie telewizji, ale już nie, nikt nie ma odbiornika. Więc oni generalnie mało oglądają telewizji, generalnie statystyki pokazują, że ta oglądalność telewizji spada w najmłodszym pokoleniu, przy czym nie jest tak, że telewizja przestała też być ważna, tak? Do tego zaraz jeszcze wrócę. Więc jakby zacząłem się przyglądać różnym programom i oczywiście były te programy typu talent show. I tutaj gdybyście Państwo sobie przypomnieli na przykład, bo najlepiej prześledziłem te początki tych programów, czyli na przykład, nie wiem, czy pamiętacie Państwo Idola jeszcze? No, jesteśmy, widzę, w tym wieku, że tam jeszcze ktoś coś pamięta. Więc Idol był takim programem właśnie, gdzie jeszcze na początku były, na przykład pamiętacie Państwo, takie krótkie wstawki, skąd pochodzi bohater czy bohaterka. I tam jak ktoś ma dobre, sprawne, takie klasowe oko, to widzi, że ci ludzie nie są dziećmi Kulczyka, nie pochodzą z dużych miast i nie są zamożni, tylko raczej pochodzą z małych miejscowości, wsi, mają jakiś talent, chcą zrobić karierę i w taki dosyć często naiwny sposób te swoje talenta prezentują, bo jest to dobry sposób na wyrwanie się ze swojego jakiegoś środowiska, zyskanie kapitału w postaci widzialności, co za tym idzie kapitału ekonomicznego, tak? Bo na tym to polega, że to jest kwestia awansu społecznego i co ciekawe, no, on jest w jakiś sposób zasadny, bo trzeba na przykład, nie wiem, zainwestować
dużo czasu w, nie wiem, w umysł, trochę więcej, nie wiem, trochę w ciało, tak? Natomiast tutaj szybki strzał, idę do telewizji, dostaję kapitał w postaci widzialności i mogę coś z nim zrobić. Więc to jest z punktu widzenia tych osób całkiem racjonalne, tak? Na tym freakfighty polegają też moim zdaniem. Czy w ogóle patostreamerka, tak? Jakby nie masz żadnego kapitału, nie wiem, pokaż, nie wiem, własną operację na sercu i nie wiem, granie na flecie podczas tarkozy, no tego jeszcze nie było, no i ktoś to obejrzy, dostaniesz pieniądze, tak? Więc jakby z punktu widzenia tych osób, które są ekonomicznie niżej, to jest jakiś sposób, telewizja to świetnie wie, media to wiedzą, jak na tym zarobić, jak te osoby w jakiś sposób na taką drogę wprowadzić. No i tam oczywiście te osoby przychodziły, pokazywały swoje talenta. Czasami ktoś miał talent, czasami nie, natomiast następowało takie zabarwienie, takie rozstrzelanie tego uczestnika, takie sadystyczne powiedzenie przed, nie wiem, milionem ludzi, nie wiem, jesteś nikim, nie umiesz śpiewać na przykład. Jesteś co prawda tam troszkę śmieszny, zabawny, ale tam, no nie, nie nadajesz się, tak? Więc zobaczcie Państwo, często te komentarze były takie bardzo, bardzo ostre. Natomiast jeśli byśmy przyjrzeli się, w ogóle to jest jakby antropologicznie ciekawa kwestia, jak wypowiadamy swoje krytyczne uwagi. Da? Na przykład, no nie wiem, jeśli mój student czegoś nie umie, no to mówię raczej, że trzeba doczytać, trzeba jeszcze, nie wiem, zrobić to, tamto. Nie mówię, nic pan nie umie, niech pan, nie wiem, pomyśli nad wyborem studiów, bo się pan do tego nie nadaje. Da? Jakby to nie jest funkcjonalne dla tego studenta, bo on się niczego nie nauczy. Nie jestem od tego, żeby obniżać i tak zazwyczaj zaniżone poczucie jego własnej wartości. Da, więc i to jest tylko między nami, tak? Natomiast tutaj jest publicznie coś takiego. Postawmy się przez chwilę w roli takiej osoby, tak? Która wraca na przykład do siebie na wieś i wszyscy mówią, o, ale cię zrobili, tak? Nie umiesz śpiewać i nie wiem, zaczyna być pośmiewiskiem, prawda? Więc różne kultury się różnią pod tym kątem. Na przykład kultura angielska, no, jak tam fanem wielkim jej nie jestem, ale ona w swoim kodzie kulturowym ma na przykład to, żeby nie wypowiadać jawnie krytyki. Trzeba raczej coś ukryć, przemilczeć, dlatego Polacy w Irlandii, jak byłem w Irlandii, pracowałem, to nazywali Irlandczyków z tym samym kodem kulturowym cicho-ciemnymi. Tak, Irlandczyk jak mnie zwalniał, to godzinę było o tym, jak bar jest w ciężkiej sytuacji i potem jakby wychodziłem w zasadzie zadowolony, przy czym dopiero potem się orientowałem, że właśnie zostałem zwolniony. Nie czułem się w jakiś sposób źle. Natomiast w Polsce byłoby dobra, nie ma pracy, dobra, z pierwszej dziadu, tak? Coś w tym stylu, tego typu rzeczy, nie bawimy się w grzeczność, natomiast tam tak. I te wszystkie takie z naszego punktu widzenia small talki, te wszystkie takie pogawędki, one mają swoją kulturową funkcję, żeby właśnie kogoś nie urazić. Natomiast my w Polsce mamy zupełnie, znaczy w Polsce, w mediach swojego czasu mieliśmy zupełnie inne podejście, wręcz dobrze o mnie świadczy, kiedy powiem, jesteś głupszy niż ja, tak? To było, budowało naszą tożsamość. Przy czym znowu, jak się dobrze przyjrzeć, najczęściej wypowiadały te osoby, które wcale nie były, znaczy miały jakiś wyższy kapitał, ale też nie były jakimiś, nie wiadomo jakimi gwiazdami. Pamiętam, to też pisałem chyba o tym w książce, jeśli dobrze pamiętam, Kuba Wojewódzki, który mówił do uczestników, że mają zły akcent po angielsku. Tak, albo że nie znają tego języka. No pewnie, na pewno Wojewódzki zna go lepiej, przy czym kiedy u niego w programie był Mike Tyson, to potrzebował tłumacza. Czyli jakoś nie zna wybitnie tego języka. Rozumiem, gdyby to anglista, tak, pouczał kogoś, ale poucza to ktoś, kto tylko symbolicznie zna ten język lepiej. Dużo innych kwestii tutaj też mógłbym poruszyć, faktycznej wiedzy tych celebrytów. Tak? Faktycznej wiedzy tych ludzi, czy oni faktycznie zasługują na miano ekspertów, przynajmniej część z nich. No i kwestią, która jeszcze bardziej zaczęła mnie w pewnym momencie ciekawić, kiedy już te programy telewizyjne sobie przerobiłem, to nagle pojawił się wysyp różnych programów dotyczących wsi. No, jako etnolog dużo o wsi czytałem, jakby znam historię też postrzegania tego, co wiejskie, ludowe. Kiedy zacząłem oglądać te programy, to momentami aż nie mogłem uwierzyć temu, że ta wieś jest tak orientalizowana. Jest w gruncie rzeczy
ludzie ze wsi zaczynali być traktowani jako patologia, jakiś ciemnogród zacofany, de facto inni w sensie antropologicznym, tak? Bo dzisiaj my, Europejczycy, dzięki lekcji antropologii wiemy, że nie możemy w jakikolwiek sposób wyszydzać, czy pogardzać, czy wręcz dłużej przyglądać się, nie wiem, czarnoskórym, Żydom, Bushmenom, Masajom, tak? Jeszcze tam, nie wiem, z 70-80 lat temu przywoziliśmy ich tam do zoo i tam robiliśmy wioskę Bushmenów, to Paryż jeszcze chyba w 58 roku taką zabawę sobie uskuteczniał, tak? Na wystawie Expo. Gdzieś ci Bushmeni tak między człowiekiem, wiadomo, białym, a zwierzętami, jest taka zagwozdka, prawda? Ale dzisiaj już tego nie robimy, prawda? Zmieniamy język, nie mówimy, nie wiem, karzeł, tylko osoba niskorosła, nie mówimy murzyn, na ciemnoskóra, tak? I staliśmy się bardziej na to wrażliwi. Ale tylko wobec tych klasycznych innych, bo jak moja teza jest taka, wobec swoich produkowanych innych wcale tacy nie jesteśmy. Tak? Pooglądajcie Państwo chociażby program Chłopaki do wzięcia. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś oglądał ten program. Tam w zasadzie bohaterowie są przedstawiani jako taki typowy underclass, bez żadnych de facto kodów kulturowych umożliwiających im jakkolwiek zrozumienie tej rzeczywistości. Dlatego oni są śmieszni, tak? Pokazuje się ich jako śmiesznych. W tym sensie, że mamy na przykład bandziorka, który mówi, no chciałbym, żeby moja dziewczyna miała tu i tu, tak? Czyli domyślamy się, że jego ideał kobiety, no to kobieta bardzo ładna. Ale wiemy, że kobieta bardzo ładna i nie wiem, w miarę inteligentna i tak dalej, nie będzie chciała być z takim bandziorkiem, bo on estetycznie odstaje od tego wzoru, jaki ona by chciała. Tak? Czyli bandziorek, nie wiem, ma jakieś brzydkie zęby, nie wiem, no nie jest modnie ubrany, ładnie uczesany. Widzimy to. On jest właśnie estetycznie inny i bandziorek tego nie widzi. Telewizja to pokazuje. Zobaczcie, jaki odklejeniec. To jest trochę na takiej zasadzie, jak ja bym powiedział, że marzę o tym, żeby być Shakirą i jakby dążę do tego, prawda? No nie będę z Shakirą, tak? I jakby nie ma się co oszukiwać. I na tym polega mój kontakt z rzeczywistością, że ja wiem, że to się nie zdarzy, prawda? Natomiast na tym polega właśnie śmieszność bandziorka, że on tego nie rozumie, a telewizja z lubością to wykorzystuje. Zresztą ten program, jak Państwo go oglądaliście, on się składa z takich jednostek zupełnie właśnie nieogarniających rzeczywistości, tak? Nierozumiejących tego, że poza tą ich wioską jest na przykład jakiś świat, który, nie wiem, robi coś tam. To oni właściwie żyją na jakiejś takiej ekumenie, do której kamera jedzie popoglądać tych dzikich. I nikt nie powie, ej, ale my ich troszkę orientalizujemy, robimy to, co kiedyś Europejczycy robili, nie wiem, z innymi kulturami, prawda? Nie, to nikogo jakoś nie, to jakoś nikogo nie wprawia w jakieś antropologiczne zakłopotanie. Zresztą można by powiedzieć, że ten program no właśnie wyciąga takie jednostki, które właśnie są w jakiś sposób innym. I myślę, że każdy, kto się wychował na wsi, nie wiem, ja jeździłem do dziadków na wieś, była jakaś osoba przez wiejską społeczność trochę inaczej traktowana. Ale w dużej mierze, jeśli dobrze pamiętam, te osoby były traktowane inaczej, ale nie było wobec nich żadnej pogardy. Raczej były inne, ale jak trzeba było im pomóc, to się pomagało. Nie było tam kwestii jakiegoś wyśmiewania czy czegoś takiego. Poza tym no, wieś nie składała się z samych takich jednostek. Prawda? Natomiast jak się ogląda Chłopaków do wzięcia, to można mieć obraz taki, że jak się wyjedzie na wieś, to tam jest właśnie taki chłop, takiego chłopstwo, takiego właśnie underclassu. Tak? I może się wydawać, że dobra, przecież to obraz, to kreacja, to wizerunek, tak? My to wiemy. Natomiast pytałem kiedyś studentów, czy tak wygląda wieś. Mówili, no może trochę tak, może nie, część, że no tak. Mówię, a byliście kiedyś Państwo na wsi? Nie. Da? No agroturystyka ewentualnie, no wieś, no ktoś jest ze wsi, a ktoś mówi, no jestem ze wsi, ale wieś tak nie wygląda, bo to same fabryki, maszyny i tam mieszczuchy z Warszawy przyjeżdżają i betonują wszystko. Mówię, to gdzie jest ta wieś? Nie ma takiej. Mówię, to gdzie jest? No tam w telewizji, tak? No i teraz komu to służy, tak? Komu służy pokazywanie, kreowanie takiego obrazu? Bo przecież gdybyśmy zrobili dobry reportaż, dobry program o tym, jak wieś wygląda, to ona tak nie wygląda i o tym każdy wie. Więc po co to robić, tak? Więc jeżeli jest to w czym, jeżeli to jest robione, to znaczy, że ktoś ma jakiś w tym interes.
Moglibyście Państwo też pooglądać chociażby Damy i Wieśniaczki. Już jakby sam tytuł tutaj od razu pokazuje, tak, Damy i Wieśniaczki, Dżentelmeni i Wieśniacy jako męski tutaj, męski odpowiednik. I jak oglądałem, zacząłem oglądać tą polską wersję, to bardzo łatwo tam wychwycić, jak bardzo negatywnie jest przedstawiana osoba ze wsi, a jak bardzo pozytywnie ta osoba z miasta. Przy czym, co ciekawe, ta osoba z miasta, dla kogoś, kto naprawdę jest z miasta i trochę jakby z pewnymi kodami, z kodami kulturowymi, to jakby kwestia tego jakby, no właśnie, tak? Ja to oglądam. No więc jakby zastanawiające jest to, jakby ktoś, kto dysponuje pewnymi wyższymi kodami faktycznie kultury wysokiej, patrzy na tą damę i mówi, a to nie jest żadna dama, bo ludzie, którzy są z kultury wysokiej, w ten sposób się nie zachowują. To jest znowu pewna kreacja, przerysowane, przy czym właśnie nigdy nie jest powiedziane, skąd ta osoba ma pieniądze. Tak, pamiętam taki jeden odcinek, w którym właśnie jedna dziewczyna mieszka tam w jakimś bardzo drogim mieszkaniu, ma na wszystko pieniądze, na wszystko ją stać. I omówi właśnie, że pracuje jako tłumaczka, bo zna 5 języków chyba w jakiejś korporacji, przy czym ona moim zdaniem ledwo mówi po polsku. Więc jakby jest to pewnego rodzaju też myślę kreacja, ale pokazująca coś takiego. To jest dobry model. Tak masz żyć. Masz mieć dużo pieniędzy, masz zaspokajać swoje wszystkie zachcianki, masz konsumować, masz mieszkać w mieście. Masz być piękny, masz dbać o siebie. No i opozycją jest oczywiście ta wieśniaczka. Jeszcze w pierwszych odcinkach, jakbyście Państwo poglądali, w gruncie rzeczy no, nie sposób nie mieć sympatii do tych dziewczyn, bo tak, one są bardzo zaradne. W sensie mają mało pieniędzy, ale potrafią ogarnąć sobie swoją rzeczywistość. Są nastawione na wspólnotę, czyli nie wiem, odmówi sobie paznokci, pójścia do fryzjera, bo dziecku trzeba kupić tornister. Nie boi się ciężkiej pracy, często pracy fizycznej. Te osoby świetnie sobie radzą w tej ich rzeczywistości. Mają szacunek do zwierząt, do osób starszych. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że są to całkiem dobre, takie wartościowe dziewczyny z raczej takimi tradycyjnymi trochę wartościami. Tak? Najpierw rodzina, a na przykład nie ja. Natomiast jakby to jest w tym programie wyśmiane, w sensie, no tak, zobaczcie, ona ma takie wartości, to jest śmieszne. Ona nie żyje tak naprawdę, żyje dla innych, musisz żyć dla siebie, jak ty wyglądasz, tak? No i oczywiście, kiedy zamieniają się rolami, no to ta ze wsi, która trafia do miasta, pierwsze co, trzeba ją estetycznie przerobić, tak? I wyposażyć w gadżety i zaprowadzić do restauracji. Przy czym nikt nie pyta, może ktoś wcale takiego życia nie chce, tak? Przepraszam, że wejdę słowo, później były też afery, wychodziły, że osoby, te damy, no to na Instagramie świadczyły usługi towarzyskie, delikatnie mówiąc. Bardzo często później stąd osoby były brane do tych programów. No to nawet nie widziałem, tak? Ale... Czyli kolega miał rację dosłownie. Tak, właśnie naprawdę tego razu tak. To później wychodziły afery, że te panie może nieformalnie, ale taki semi. Znaczy generalnie z nie wiem, z tego co one robią, wynikało, że są po prostu kurwami. No to nie wiedziałem, że na przykład taka, bo jakby rzeczywistość tych programów, ona też jest bardzo ciekawa, bo na przykład bogaty dom, a biedny dom, czyli też to kolejna odsłona to jakby pokazywania tego, co jest ważne w życiu. To jest też kwestia tego, że te bogate rodziny, one wiedzą, że to nie będzie wyglądało tak jak w scenariuszu, natomiast ci biedni często nie. I to jest też jakby dobry program pokazujący to, jakie życie powinniśmy wieść. Tak? Tam pada, nie wiem czy Państwo, jak ktoś oglądał Biedny dom, Bogaty dom, tam pada takie pytanie, czy pieniądze dają szczęście. No nie trzeba być tytanem intelektu, żeby wiedzieć, że jak się żyje w systemie kapitalistycznym, który w gruncie rzeczy wszystko potrafi utowarowić i pieniądze świadczą o wartości. Tak, pieniądze dają szczęście. Natomiast cały program mówi, obrazy mówią zupełnie coś innego. Ci bogaci deklarują, nie, i biedni, pieniądze nie dają szczęścia, ale macie Państwo biedne dziecko, które pierwszy raz idzie do pizzerii
i po prostu eksploduje na widok dużej pizzy, bo takiej pizzy nigdy nie jadło. I to jest pokazanie, widzicie? Pieniądze nie są do końca najważniejsze, ale ono się cieszy. Więc jakby są sprzeczne komunikaty i wniosek z tego programu jest taki. Tak, pieniądze dają szczęście. Więc tak masz, musisz mieć pieniądze. Te programy są... No, jak najbardziej, to jest... Ale w tym momencie jest jeden mały problem. Dlaczego ci ludzie po prostu nie posprzątali tego domu? Nie wiem, nie umyli tych ścian i tak dalej. No bo w programie im się mówi, że mają tego nie robić, tak? Jest taka dziennikarka... Słuchaj, jedna uwaga. Pytania po wykładzie. No, znaczy to od razu mogę dopowiedzieć, bo jakby też jest taka dziennikarka Anna Golus i ona rozmawiała z tymi uczestnikami bogatego domu, biednego domu i tam przychodzi po prostu ktoś i mówi nie, tu jest za czysto, proszę jeszcze zrobić większą patologię, bo przecież jesteście ze wsi, musicie, nie może być czysto, nie? Musi być brud. Jakby brud, bieda, to wszystko musi się kleić, a to, że oni są biedni, ale czyści, to już nie gra. Nie możemy pokazać w ten sposób tej klasy, prawda? Więc jakby zobaczcie Państwo, że to jest dokładnie kreacja, tak? Kreacja, która w jakiś sposób moim zdaniem działa na odbiór ludzi. I jak się poogląda te programy, to właściwie można dojść do takiego wniosku, że ci ludzie często są przedstawiani właśnie jako niezaradni, jako takie homo sowietikusy, którzy nic nie potrafią, są niezdolni, są głupi, są nieoczytani, nie znają języków obcych, właściwie nie dążą do jakiejś troski o siebie, żyją trochę jak osoby bez żadnych aspiracji i tak dalej. Taki jest obraz tej grupy ludzi, przy czym no właśnie często nie bierze się pod uwagę tego, że jest to właśnie pewnego rodzaju konstrukt, to jest pewnego rodzaju obraz. Tak? Zobaczcie Państwo, jak niewiele tak naprawdę mamy dobrych studiów nad dzisiejszą wsią, nad dzisiejszym obrazem klasy ludowej. Tak? To dopiero w sumie dyskusja o tym, jaka jest ta klasa ludowa, ona nawet jeszcze się dokładnie nie zaczęła. Wykonano dopiero pewnego rodzaju wstęp. Dzięki tym ludowym historiom Polski, tak? Kacpra Pobłockiego, Michała Rauschera i Leszczyńskiego. Przy czym jakby warto zobaczyć, że no ta pierwsza książka, czyli Leszczyńskiego, kończy się na 89 roku. Jakby ta klasa ludowa już sobie tam nie istniała. Tak? Jakby mam takie wrażenie, że dużo łatwiej jest popłakać trochę nad katem, nad szubienicą, biednym chłopem 300 lat temu, a nie skupić się na przykład na dzisiejszej biedzie. Tak? Czy biedzie, która dzięki różnym działaniom w gruncie rzeczy socjalnego rządu gdzieś zanika. Tak? Spada poziom ubóstwa na przykład. Więc taki obraz się rysuje i co jest ciekawe, kiedyś jeden z moich kolegów zapytał mnie, mówi, no dobra, mówi, ale to wszyscy tak robili, mówi po 89. Wszyscy pokazywali tą wieś jako zacofaną, jako patologię. I to jest faktycznie ciekawa rzecz, że nawet rządy, no nie wiem, w cudzysłowie lewicowe, tak? Bo SLD nie jest dla mnie partią lewicową, ale w takim klasycznym tego słowa znaczeniu. Ale też za ich czasów telewizja, chociażby publiczna, portretowała ludzi ze wsi jako w gruncie rzeczy osoby zacofane, które muszą się zmienić, muszą się przekształcić. Tak? I zacząłem wtedy znowu zastanawiać się nad tym, dlaczego ta metafora takiej metamorfozy tak bardzo chwyta. Bo faktycznie, jak zobaczcie Państwo, ja nawet sam się na tym łapię, jako ktoś z małego miasteczka, że w zasadzie kariera, dobre życie jest w mieście. Tak, sam studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim tylko po to, żeby chyba sobie udowodnić, że tu mnie przyjmą. Tak? Przy czym, nie wiem, lepiej było w Toruniu w gruncie rzeczy. Ale trzeba było w Warszawie, żeby doświadczyć tego prestiżu. Jakby to kierowało w gruncie rzeczy moimi wyborami. Natomiast mam takie przekonanie, że właśnie ten obraz jest bardzo niesprawiedliwie przedstawiany i służy on w gruncie rzeczy temu, żeby ta klasa ludowa uwierzyła, że naprawdę jest gorsza. Bo jeśli już to się osiągnie,
no to wtedy można z takimi ludźmi mówić im, zrób to, zrób tamto, głosuj na tych, na tamtych, nawet jak jest to wbrew ich interesom. Tak? Czyli w tym sensie, w takim klasycznym marksistowskim języku można powiedzieć, że projektuje im się taką fałszywą świadomość, którą oni muszą przyjąć jako swoją. Tak? W tym sensie, nie wiem, dziecko z małego, ze wsi, z klasy ludowej będzie mówiło tak, każdy jest kowalem własnego losu. Tak? Przy czym nagle zobaczy, że syn matczaka jest po prawie, a on się na to prawo nie dostał, bo coś, i powie, o, to syn matczaka był zdolniejszy. No nie, to nie na tym polega, tak? Więc jakby na tym polega ta rzecz. Zresztą ja mam sympatię do szkoły z Birmingham i ona dużo o tym właśnie mówiła, że chodzi o to, żeby właśnie poprzez kulturę wmawiać ludziom to, jak mają myśleć, tworzyć im pewne obrazy świata, co jest dobre, co złe, co wymaga odrzucenia i tak dalej. I zobaczcie Państwo, że to ma bardzo, co najmniej trzy takie były elementy, trzy takie, powiedziałbym, czasowe, historyczne momenty tego. I ten pierwszy to jest po 1989 roku. I takim przykładem, moim zdaniem, były filmy dokumentalne Ewy Bożęckiej. Jakby, nie wiem, czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta te filmy. Ewa Bożęcka to była w latach 90. taka bardzo znana dziennikarka. Robiła bardzo dobre filmy dokumentalne, chyba Arizonę, możecie Państwo pamiętać. One wzbudzały bardzo liczne kontrowersje, między innymi dlatego, że Bożęcka sama też to wino Arizona kupowała tym mieszkańcom. Oni potem, jak zobaczyli film, powiedzieli, ale Bożęcka sama nam to wino dawała, nie zgodzili się z tym obrazem. Nawet już abstrahując od tego problemu, tak, to tam jest pokazany PGR jako, właściwie jak się ogląda ten film, to po prostu to aż śmierdzi z ekranu, jak to powiedział kiedyś mój student, tak? Ci ludzie właśnie są pokazane wymiociny, jakaś taka tandeta, obsrane kible, za przeproszeniem, tak? Jako patologia. Do tych ludzi nie można mieć absolutnie żadnej sympatii, bo oni są jak zwierzęta. Zresztą tam są te, cały czas sposób opowiadania tej historii jest właśnie poprzez pryzmat zwierząt. Ci ludzie są jak zwierzęta, żyją ze zwierzętami i tak dalej. Oni się praktycznie nie różnią. Reportaż z getta. Proszę? Reportaż z getta. No więc jakby ten spo... Tak, bo... jak mi się skojarzyło, to parę rzeczy tu były dziane. Pieniądze to nie wszystko. Wino danie Arizona. Jaki był tytuł Machulskiego komedii? Machulski. Tak, pieniądze to nie wszystko. I tam przychodzi mieszczanin z miasta, tak, do jakichś wsioku i oni na końcu świecą, bo on przyniosi Platona, czyli wino Platon też. A ty tylko pieniądze to nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko, tak. Zresztą ten film jest dosyć też przewrotny. Ale nie, no to tak pokazane, znowu mamy na wsi, tu przychodzi mądry z miasta i nawraca. O Platonie było robili inne Platon, nie? Tak. Tak, jakby no to jest kolejny tego element. Ten lud trzeba oświecić. Musi przyjść ktoś, to powiedzieć im, nie możecie być tacy, jacy jesteście, bo jesteście ciemni, macie liczne fobie, jesteście, nie wiem, jeszcze wierzący. Musicie to wszystko odrzucić, żeby być nowoczesnym, uśmiechniętym Europejczykiem, tak? A ci ludzie mówią, ale my nie chcemy. No to teraz jakby trzeba nakręcić cały przemysł, żeby ich przemielić. Nie udało się to za komuny, tak? Bo ten chłop za komuny też był pogardzany. To jest jakby okres PRL-u, to jest jakby też kolejny etap. Tak? Czyli po 89 uważam właśnie początek to filmy Ewy Bożęckiej, które dzisiaj jak się ogląda, to wszyscy mówią, nie no, tak nie można portretować ludzi. No jasne, nie można, ale chłopaków do wzięcia już trochę można. A w trochę bardziej pluszowy sposób, bez takich hardkorowych rzeczy, ale ten sposób obrazowania jest dokładnie ten sam. Okres PRL-u to też jest dosyć ciekawa rzecz, bo z jednej strony no, chłop był po prostu zakałą tego systemu. Tak? On miał jakąś wartość prywatną, którą trzeba zlikwidować, był przywiązany do tych swoich zabobonów, też się nie udało tego wykorzenić. Tak? Jeszcze ta cała migracja chłopów do miasta, tych chłoporobotników, którzy nie chcieli porzucić tych swoich tradycji, których też trzeba było wyedukować i to też koniec końców się nie zawsze powiodło. No i ten pierwszy, no i ten okres, który faktycznie też jest ciekawy, czyli to, o czym piszą ci autorzy ludowych historii Polski. To jakby abstrahuje generalnie od ich takiej faktografii historycznej, tak? Bo jakby mam też znajomych historyków, którzy mówią, że to są książki pod tezę, że one się empirycznie nie trzymają kupy, że są lepsze i gorsze. No, przy czym chyba dla mnie jest najciekawsza ta książka Pobłockiego, ją uważam za najlepszą chamstwo, bo on tam wpisze wprost, że jakby jest pewien konstrukt pańskości. Także pan
ma prawo robić wszystko z kimś, kto podlega jego władzy. Tak, i zobaczcie Państwo, że bardzo wielu autorów zaczynało używać tej metafory folwarku polskiego, pana i chama. Tak, i zresztą, co ciekawe, mówię, abstrahując od tego, czy to jest empirycznie, historycznie poprawne, to jako metafora coś o nas mówiąca załapała, bo ona jest trafna moim zdaniem. Tak? W tym sensie, że jeśli poczujesz się lepiej, kimś nad kim wyżej, to musisz to pokazać właśnie pokazując komuś, jak niewiele dla ciebie znaczy. Tak? Musisz kogoś symbolicznie zdegradować. Co oczywiście idzie z góry, ta pogarda, natomiast większość, spora część ludzi reaguje w jakiś sposób agresją. Tak? Reaguje na przykład jakimś sprzeciwem. Nie wszyscy jakby tej narracji też się poddają, chociaż w Polsce ze względów historycznych generalnie moim zdaniem poddawali się więcej na przykład niż chyba w innych krajach. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że to już powoli będę kończył. Też kwestia tego, że gdzieś w pewnym momencie, i to chyba przyszło ze zmianą władzy w 2015, ci, którzy do tej pory byli właśnie pogardzani przez elitę im mówiły, macie się zmienić, tam macie być uśmiechniętymi Europejczykami, macie właśnie już tam dać spokój temu kościołowi, macie być nowocześni, neoliberalni, progresywni światopoglądowo. Nagle przyszła władza, która mówi, jak chcecie disco polo, to będzie disco polo. Nie musicie wcale przestać chodzić do kościoła. Możecie być po prostu w gruncie rzeczy sobą. Akceptujemy was z waszymi wadami i zaletami. I oto PiS wygrywa wybory. No i do dzisiaj generalnie te elity intelektualne tego nie zrozumiały, bo jak czytam ich od wtedy do dzisiaj, ich komentatorów, to oni właśnie nie bardzo wiedzą, dlaczego tak się stało. A jedną z tych przyczyn jest właśnie to, że nieustannie tymi ludźmi pogardzają. I pogardzają jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, dlatego cały czas będą przegrywać, bo jakby tego właśnie nie rozumieją, że nakręcają właśnie dokładnie tą spiralę. Tak jak zaczynało się właśnie od moherowych beretów, czyli moheru, czyli symbolu wiejskości, tak? Zacofania. Tak dzisiaj w gruncie... Tak, jakiejś dewocji, katolicyzmu ludowego, tam, że to tylko tam się przeżegnać, a tak naprawdę to topienie dzieci, kotów, patologia. Tak, to wyszło przecież przy okazji tego nieszczęsnego zabicia przez ojca tego chłopca, tak? I tam też uruchomiła się taka narracja, że to przecież wyborcy PiS-u, tak? To Tusk o tym mówi, oni mają takich wyborców. Więc jakby ta narracja jest cały czas, to właśnie widać przy okazji 500+, jakby ta narracja ma bardzo swoją długą taką strukturę długiego trwania i ona czasami, co jest ciekawe, jest bardziej wprost, a czasami jakby wybucha. I zobaczy... Przepraszam, że moherowe berety też zauważyłem jakiś czas temu, przestały być używane. Prawdopodobnie, bo to mówiło się też na starsze osoby, kiedy pojawił się Komitet Obrony Demokracji, to był zresztą ewidentnie emeryci ubeccy byli. I kiedy oni się pojawili, przestało się mówić. Drugi się pojawiło, kiedy jeszcze bardziej z kolei z takim kościołem katolickim skrajnym, Konfederacja się pojawiła. I też nagle moher zniknął. Bo moher przestał być, no bo tak on, sobie sami ubliżali, Tak, on przestał być już takim jakby zrozumiałym pojęciem, tak? Natomiast jakby czasami ta narracja przycicha, a czasami jest jej eksplozja i zawsze ta eksplozja jest przy okazji wygranych wyborów, tak? Czyli nie możemy pogardzać tymi ludźmi, klasizm jest zły, homofobia jest zła. Nie można odnosić się bez szacunku do innych osób, ale jak PiS wygra wybory, no to mamy ciemnogród, biomasa się pojawiła, trzeba czekać, aż ci ludzie wymrą, tak? Wyobraźcie sobie Państwo, gdyby tego języka użyć do jakiejkolwiek innej grupy, no to od razu mamy etykietkę na co najmniej faszysty, tak? Natomiast tamci mogą. Są po prostu różnego rodzaju fobie, tak? Są, nie wiem, są homofobie, są transfobia, ale jest też i homofobia i uważam, że akurat elity intelektualne w dużej mierze tą homofobię w sobie mają i ją podtrzymują. I koniec końców uważam po prostu, że to jest generalnie
bardzo, bardzo zła narracja, bo ona w ogóle nie daje na możliwość jakiegokolwiek zrozumienia samych siebie. Kiedy my zaczynamy siebie pogardzać, to jest koniec dyskusji. Tak? Zresztą to o tym też z panem Grzegorzem rozmawialiśmy. Pan Grzegorz znalazł moje teksty w Nowym Obywatelu, tak, czyli w czasopiśmie lewicowym. Tak? A dzisiaj na przykład jestem u państwa, nie wiem jak tam do końca się też państwo określacie, czy jako lewicowcy, czy jak tam... Po prostu jako nacjonaliści. Czy jako nacjonaliści. Sam o sobie kiedyś w wywiadzie z głowie z Nawalnym powiedział o sobie, że jest nacjonalistą. Ale kto? Kto tak powiedział? Adam Michnik, taki redaktor. Okej, nie dosłyszałem. Jako sam o sobie, i to jest do dzisiaj wisi. Tylko naprawdę ja mam czasami wrażenie, że oni jeszcze... Państwo to się dziwię, ale do tamtych to w ogóle nic nie dociera. On w wywiadzie, uwaga, z Nawalnym powiedział o sobie, musiał przyklejać, nie? A na przykład on o sobie powiedział w latach 90. sam, powiedział, że jest Żydokomuna klasyczna. Ale jak ktoś to powie, to jest antysemityzm. On w rozmowie w wywiadzie, w swojej gazecie, w swoim własnym wywiadzie, uwaga, powiedział, że on jest nacjonalistą. Proszę się nie krzywić, to nie chodzi, czy on jest, czy nie jest, bo to w ogóle nie ma znaczenia, tylko kiedykolwiek się rozmawia z tamtą stroną i zaczyna się mówić, że to jest, nie wiem, prawica, nacjonalizm i tak dalej, to się wtedy zadaje dwa proste pytania. Adam Michnik, tak, sam o sobie to mówi, i drugi mój ulubiony, to wierzy, tak, po prostu był literatury polski. Ale ja, jeśli można wejść w polemikę. To jest ciekawe, tylko pan się myli, bo pan inspektuje serial. Jak trzeba, będzie moda, że trzeba miasto obsparować, to oni będą piesi, tak? I jeszcze zarzucam panu banan. No, to jest najgorsze, co można panu sobie. Znaczy prowokacja. Proszę zrozumieć, tak, przypomnieć taką rzecz, kiedyś to powiedział Rakowiecki. Przepraszam, Rakowiecki. On powiedział sobie coś takiego, że gdyby nie komunizm, to on by pasał piesi, krowy. I tu mamy bardzo ciekawą, bo ta klasyczna Polska ma szacunek do siebie, ma poczucie godności, ma etos, nie? Natomiast jest ta warstwa, z której ja myślałem, że duża część obecnej tej kontroli, nie jest do żadnego, to są pół inteligenty, pan coś tam przychodzi, czy powiedział z Kubą Wojewódzkim, nie? Że tutaj się poprawiał komuś akcenta, sam nie potrafił tam sklecić z bardzo prostym człowiekiem, tak, czyli bokserem. Natomiast jest ta warstwa, ta grupa społeczna, co się nazywa parowni, czyli fornale. I to jest bardzo specyficzna, oni prawdopodobnie ta znaczna część, bo to jest super planetariat, fornale, nieworyszy, którzy się dorwali po II wojnie światowej, potem do władzy, czyli do pieniędzy i do mediów i do władzy. I to jest najbardziej zakompleksiona i pogardzana przez wszystkich grupa społeczna, z warstwa. To są fornale parowni, to znaczy to nie jest ktoś, kto ma swoją własną ziemię, tak? Tylko robi dla bogatych chłopów albo kogoś innego. I oni mają potworne kompleksy. I ci ludzie są strasznie zakompleksieni, bo kto w ogóle, jak typ osobowości, tak sobie psychologicznie teraz pytanie, kto potrzebuje się czuć lepszy od drugiego człowieka? No ktoś, kto ma poczucie niższości, tak? Ktoś, kto się musi dowartościować, tak? Czyli musi mu powiedzieć, że ty jesteś oszołom, jesteś... O, na przykład mi się strasznie ostatnio podoba takie słowo, bo uwielbiam to słowo, proszę też pamiętać, populista na przykład, tak? To jest populista, to jest bardzo fajne, to jest ktoś, kto jest w ramach prawa, czyli nie mogę go zakazać, ale to jest ktoś bardzo popularny, kogo ja nie lubię po prostu, tak? Mm-hmm. I teraz przydajemy wcześniej, co był, no proszę teraz powiedzieć, że państwo, proszę powiedzieć, że nie, że pan nie jest oszołomem na przykład, takiego, nie? Oni to emocjonalne sobie rzeczy lecą, to jest bardzo emocjonalne. Więc powiedzieliśmy o tym, co się dzieje, ale są pewnie narzędzia, tak? Ale są narzędzia władzy przemocy, tak? Mm-hmm. Teraz, ale kto to robi? No bo jak pan wejdzie do, nie wiem, do Poszaka czy do Trabanta, to są dwa konstrukty, tak? Ale jest osoba, która zarządza, tak? Jest osoba, która otrzymała, jest osoba, która ma koncesję, jest osoba, która ma pieniądze, tak? I oni zarządzają i dopuszczają takie dziennikarze z takimi kompleksami, które często są właśnie małymi sami miasteczek, którzy po to, żeby się oni przyjechać z mojego miasteczka, to jest nic złego, bo ja też po części pochodzę z mojego miasteczka. Nie muszę się w Warszawie urodziłem, ale moi rodzice, to jest na terenie, gdzie się tam. Ja nie muszę się komputować, bo ja znam te rodzice. Oni specjalnie wybierają sobie, się mają z tysięcy młodych ludzi, bo jestem po dziennikarstwie, właśnie z małych miasteczek, które potem sobie urabiają, tak? Mm-hmm. Potem ci ludzie właśnie wybierają sobie chłopa, która ma obsrane ściany i że pasuje im to pod. No powiem coś innego, jak biorą ludzi do koła Fortuny, to też nie tych, co wzięli najlepsze wyniki w Ukrainie, tylko tych, którzy mieli średnie. Ci, wobec których widzowie i prowadzący są po prostu bogami jakimiś tam maśmieniami, nie? Czy popatrzmy na ludzi, którzy to robią, tak? Nie, zgoda. Tutaj absolutnie się zgadzam, że z takiego
społeczno-psychologicznego punktu widzenia dobrze jest rekrutować takie jednostki, które, tak jak Freud mówi, kompleks wyższości wynika z kompleksu niższości, tak? pewnej zależności. Tutaj pełna zgoda i być może pewne, tutaj trzeba byłoby dobre badania empiryczne zrobić, w sensie zatrudnić się w jakiejś redakcji i zobaczyć jakby, jak ona działała. Taka historia Gazety Wyborczej moim zdaniem jest w tym kontekście jeszcze do napisania. Zresztą nie wiem, i TVN-u, tak jakby, zresztą ostatnio wypływają, to w Nowym Obywatelu też był wywiad, jak wygląda od kulis. Z pracownikiem, tak, z pracownikiem TVN-u akurat, tak, też. Ale też było, nie pamiętam nazwiska tego redaktora, też był wywiad właśnie z dziennikarzem wyborczym, który pokazywał na przykład różnice społeczne między tą starą elitą, która zakładała Gazetę Wyborczą, a nowymi pracownikami, którzy są traktowani, no właśnie jak zwierzęta, tak, czyli żadnych umów, żadnych tam świadczeń socjalnych. No i generalnie takie właśnie poczucie, bardzo duże poczucie wyższości tych ludzi z pokolenia Rzekowskiego. Tak, więc to jest ciekawa uwaga, z nią się tutaj zgadzam, że jakby to pewnych ludzi się w pewien sposób dobiera, żeby dobrze nimi zarządzać w jakimś swoim interesie, tak? Bo na przykład, nie wiem, ja jestem z małego miasteczka i mogę na przykład powiedzieć, nie wiem, sposób przedstawiania małego miasteczka jako jakiegoś ciemnogrodu jest nietrafny, bo ja jadę do siebie, do miasteczka i widzę, że tak nie jest. Tak? Natomiast tutaj nie zawsze tak to wygląda. Natomiast kwestia tego, czy to jest banał, jakby w pewnym sensie tak i nie. Tak? Jakby, nie, ale jakby zgadzam się z tym, że tutaj nie trzeba wielkiej przenikliwości jakiegoś, nie wiem, tytana intelektu, żeby pooglądać te programy, zobaczyć, zrobić zwykłą analizę zawartości mediów, tak? Czy po prostu z drugiej strony porozmawiać z osobami, które brały udział w talent show. To nie jest kwestia wielkiej jakiejś wiedzy, natomiast jakby moim zdaniem to się wpisuje w pewną logikę władzy, logikę zarządzania i przede wszystkim tego, co mnie strasznie już irytuje na każdym poziomie, że ktoś ci mówi, że masz być jakiś i takim misiem uszatkiem z jego wyobrażeń, czyli bądź taki. Ktoś. I nagle w pewnym momencie ludzie mówią, nie, już nie chcę, ja chcę słuchać Disco Polo, naprawdę. Ja akurat to Disco Polo mówię o tym, bo kiedyś pisałem taki artykuł właśnie o Disco Polo, ja zacząłem tego Disco Polo słuchać. I wiecie Państwo, jako inteligent mówię, no dobra, no Disco Polo jest prościutkie, tak? Jakby no posłucham, napiszę, o tam się pomądrzę, że elity strasznie tam jadą po Disco Polo, a to jest muzyka do tańca, tak? Żeby, no mówiąc kolokwialnie, po prostu mieć 2,5 promila i się pobawić, tak? No, po to jest ta muzyka, tak? Nie od rozpraszania egzystencjalnych lęków, jak chciałby profesor Mikołajko, tylko po prostu od tego właśnie, tak? Więc jakby nie można oczekiwać od samochodu, żeby latał. Po to jest ta muzyka. No i potem, wiecie Państwo, jak napisałem ten tekst, ja naprawdę polubiłem Disco Polo. W takim sensie, że jakby to mnie bawi. Jest to fajne, tak, wpada w ucho, jest to muzykalne. Naprawdę nie rozumiem takiego ciągłego pochukiwania na tych ludzi, że oni słuchają sobie Disco Polo. Zresztą akurat zrobiłem też takie, przejrzałem sobie kiedyś przez miesiąc, ile faktycznie tego Disco Polo było w mediach i nie wiem, nie było jakoś strasznie dużo niż było wcześniej. Tak, te gwiazdy są zawsze prawie te same. Tak, trochę więcej Zenka, trochę więcej relaksu, a przecież i tak nikt nie ogląda telewizji, prawda? Więc jakoś strasznie to wszystkim przeszkadza i to jest jakby wyraz tego, że nie chodzi o empirię. Chodzi tylko o to, żeby ich nie dopuścić do naszej telewizji, żeby ich nie było, żebyśmy mogli mieć władzę pokazywania tych ludzi tak, jak chcemy. Tak? I nagle ktoś mówi, ale tak nie jest. Tak? Ale wspomniał Pan jeszcze jedną ważną rzecz, że no, jakby tutaj pokazujemy tą wieś, to za przeproszenie za mało jest obstrana ściana. I tutaj była taka sytuacja, powiem jako nacjonalista, bo taki zawodnik jest nadal MMA, Niko Puchaka. Niko Puchaka, Fin, nacjonalista. Niko Puchaka, pytają go, czy te tatuaże odzwierciedlają jego poglądy. Mówi tak, czy są to błędy młodości? Nie, ja mam takie poglądy. Ktoś bardzo fajny komentarz w internecie napisał. Za co jest hejtowany Niko Puchaka? Bo ma wszystkie zęby, bo nie leży zażywany pod sklepem, bo umie się wypowiadać, zrobił karierę, a jest nacjonalistą. To nie może. Bo gdyby był nacjonalistą, tym takim narkomanem, leżącym pod sklepem, w własnych odchodach, pokazujemy Niko Puchaka. To jest to samo. Nie możemy go pokazać, nie możemy go promować.
Przepraszam na chwilkę. Właśnie dlatego, że nie jest od nas. Proszę się nie łapać na takie tripy, że ponieważ pan jest prawy albo lewy, to nie. Może pan na przykład mieć niebieski kolor albo fioletowy. Ja zawsze mówię, gdyby Kaczyński dzisiaj powiedział, że fioletowy kolor jest fajny, to by się okazało, że to jest, nie wiem, faszyzm albo Śląsko. To są rzeczy drugorzędne. Nie bierzcie się na te Gierki. Tak? Giertych może sobie być, byłem szefem i polskich rodzin, ale jest nasz, tak? Tak samo z Lewicą. Przepraszam najmocniej, że przerwę. W drugą stronę. Czemu pan rozmawia? To takie ćwiczenia właśnie. Czemu pan Jakich jest nasz? Czemu pan rozmawia z, nie wiem, z nowym obywatelem albo z Bugajem? Ja mogę rozmawiać. Bo to są siwi ludzie, ja nie mogę zrobić analizy. Nawet to powiedzieć uczciwie się toczy, tak? Czy przed wojną to jest, oni czasami się pomóż. Bo nie mieli tego nastawienia rządzenia i pogardy, tak? Więc dla mnie, ja uważam, proszę być bardzo uważnym, nie uważać, że oni mają jakiekolwiek znaczniki ideowo, bo wy nie macie, jako uczciwi ludzie. Oni potrafili przed wyborami, jak była Mora Pola na prawicę AWS-rze, oni potrafili wyborczej napisać, Unia Wolności to jest jedyna prawicowa partia. Dla nich to są kompletnie zbyteczne rzeczy. Wy się tłumaczycie z Disco Polo, a jutro będziecie się musieli tłumaczyć z Techną, bo nie będziecie od nich. Oni będą znawalidowali pretekst, żeby nauczyć im ich pogardzać. Ja przepraszam najmocniej, ale pozwólmy prelegentowi najpierw dokończyć wykład. A tak jak mówiłem kilkukrotnie. Ja się pożegnam. Panie pośle, zaczynam też głosować. Jednocześnie zapraszam, jestem z Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mamy pokazy spotkania, także też zapraszam. Może być okazję, bo zrobimy też kolekcję. Miłych wakacji. Dobra, bardzo dziękuję. Dokładnie. No. Panie doktorze, bo pan przerwano, pana miał pan jeszcze... Nie, dobra, bo jakby tak się bardziej nastawiałem, tak, na... Nie, w zasadzie tutaj z tym to jest kwestia pewnej też takiej znalezienia czegoś, w co zawsze można uderzyć ludzi, tak? Jakby tutaj tylko powiem jakby o co chodzi znowu na przykładzie Disco Polo. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, wiadomo, Disco Polo to kicz, ciemnogród, pisowskie, nie można lubić, tak? Nasze gusty są dużo bardziej wysmakowane. Natomiast pamiętacie państwo, jak pojawiła się piosenka Weekendu, Ona tańczy dla mnie. Ona miała w bardzo jakimś tam niedługim czasie około chyba miliona wyświetleń, była grana w dyskotekach, bo jest fajna, wpada w ucho, jest prosty teledysk, podobasz mi się, ja tobie, jest, kocham cię i na tym to polega Disco Polo. Tak, jakaś tam dobra oprawa. Nagle ktoś trafnie zauważył, mówi, ej, ale to jest takie trochę Disco Polo. O, to już nie jest fajne. Tak, trzeba zaprzeczyć nagle temu, że się coś polubiło. I zgadzam się z tym, że to nie do końca jakby sam przedmiot jest istotny. Czy to będzie Disco Polo, czy to będzie techno, sposób ubierania, kotlet schabowy zamiast, nie wiem, kapusta zamiast kimchi, tak? Chodzi o to, żeby zawsze uderzyć w tą klasę i zawsze coś jej wynaleźć takiego, żeby zawsze nią w jakiś sposób pogardzać. Tak? I w pewnym momencie to już staje się takie, że ci ludzie często wcale nie są takim właśnie takim diabelstwem, jak się ich przedstawia, o czym świadczy chociażby książka Macieja Gduli, który właśnie porozmawiał z ludźmi na prowincji i nagle się okazało, że wcale nie są jakoś homofobiczni. Mówię, no a czy ktoś jest gejem, czy lesbijką, jego sprawa. Tak? On mówi o takim konserwatywnej tolerancji. Tak, można od biedy powiedzieć, że jest to homofobia, ale nie jest to na pewno jakaś diabelska homofobia, w sensie, nie wiem, wsłania gejów do Żydów. Tak? Ludzie raczej mówią, a guzik mnie to obchodzi. Tak jak większość moich znajomych z prawej strony mówi, nie, mnie to w ogóle nie obchodzi ten temat. Tak? Albo to ich sprawa, niech sobie tam robią, prywatna. Tak? Komuś się to może nie podobać, ale taki mają swój obraz tej rzeczywistości. I to robi socjolog i poseł lewicy i mówi, no ten obraz tych ludzi wcale nie jest taki, jak przedstawiają go na przykład liberalne media. Tak? Więc znowu jest to rzecz przesadzona. Natomiast właśnie bardzo irytujące jest takie cały czas wyszukiwanie tym ludziom, że jeszcze macie się stać, jeszcze się macie stać. Teraz no wyobraźcie sobie, że na przykład nagle ktoś mówi, dobra, no to teraz stańcie się tacy, jak ja chcę, bo ja wam zarzucę, że na przykład, nie wiem, mógłbym tym osobom zarzucić, nie wiem, dialogofobiczność. Powiedzieć, nie wiem, nie chcecie przyjeżdżać na takie spotkania jak to, to jesteście dialogofobiczni. Musicie się zmienić, ja będę cisnął, że macie się zmienić, tak? Oni powiedzą, ale nie, no jak to, ja nie chcę się zmieniać. Oni też, tak? Po prostu mnie jakby interesuje kwestia takiej zwyczajnej równości. Jeśli Magda Gessler jest autentyczna i ma prawo robić to, co chce, czyli rzucić kogoś talerzem, to równie dobrze ludzie mają prawo robić to, co chcą i sobie słuchać Disco Polo. Szczególnie, że to nikogo nie atakuje fizycznie. No chyba, że ktoś strasznie głośno słucha, zelka, tak? Strasznie, przerażające zupełnie.
Więc jakby chodzi o tylko pewną kwestię równości, tak? I jakby takiego nie upokarzania siebie nawzajem, bo to w gruncie rzeczy no, nikomu nie służy. Koniec końców mamy jedno społeczeństwo, jest w nim Kaczyński, Margot i tyle, tak? I jakoś trzeba sobie ułożyć wspólne wartości. I koniec końców uważam, że jak ludzie właśnie zaczynają rozmawiać, to więcej znajdują pewnych punktów wspólnych niż nawet ich czasami dzielących. Tylko poziom jakby już rozstrzelenia jest tak duży i tak ogromnej pogardy, że to trudno zasypać. Ja nie wiem jeszcze, czy to już na koniec, tak? Jakby też były badania, chyba dwa były cykle tych badań przez profesora Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, pokazujące, że wyborcy PO są bardziej skrajnie nastawieni, z większą niechęcią do wyborców PiS-u niż odwrotnie. Tak, czy pokazywałoby, oni bardziej pogardzają tym pisowskim ludem, niż ten pisowski lud tamtymi. Widać tak? Po agresji w komentarzach. Znaczy widać na pewno dzisiaj tą agresję, bo oni po prostu przegrywają. Tak? Oni przegrywają, oni widzą, że nie mogą przebić tego sufitu i po prostu z nerwów puszczają nim nerwy. Zobaczycie Państwo, co będzie, jak znowu PiS wygra wybory. To będzie spektakl pogardy razy trzy. Tak jak było, już była biomasa. No to jeszcze będzie coś dalej, tak? I, no i jeszcze, jakby no tylko można powiedzieć, bądźcie sobą, tak? To będziecie ciągle przegrywali, bo nikt nie chce być upokarzany. Nie? I ludzie bardzo dobrze to wyczuwają, jak czują się w obecności innych ludzi nieustannie właśnie nie tacy, pouczani, kiedy nikt w zasadzie ich nie pyta, jacy wy jesteście, tak? Ci ludzie nawet często nie mają wręcz samoopisów, bo badacze nie stają po części też po ich stronie, tak? Nie tworzą opisów z ich perspektywy, tylko właśnie trzeba z wyżyn akademickiego dyskursu tam pojechać i tam popytać, nie? Więc jakby dlatego właśnie cenię sobie też w tym sensie nowego obywatela, bo oni często robią wywiady po prostu, nie wiem, chcemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja w dyskontach, to porozmawiamy z panią z Biedronki. No i bardzo proszę, i pani z Biedronki opisuje. Tak sam pracowałem w Tesco i mówię, no tak jest, tak? Pracowałem w fabryce, no tak jest. Więc jakby to naprawdę nie trzeba, tylko też jakby kwestia tego, że intelektualiści muszą zainteresować się w końcu też rzeczywistością, a nie zapisaniem się trochę po nieustannym pouczaniem, tak? Tą manierą. Dobra, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja pozwolę sobie jako prowadzący pierwsze dwa szybkie pytania wzorem doktora Szczepańskiego, a potem już oddaję głos. Pierwsze pytanie, spodziewam się odpowiedzi i też nawiążę do Nowego Obywatela, ale zadam to pytanie. W jednym z numerów Nowego Obywatela padła taka teza, w numerze bodajże poświęconym właśnie społeczności wiejskiej, że w gruncie rzeczy prawdziwy rasizm III RP skierowany jest wobec ludności wiejskiej, wobec ludności biednej, że jest to rasizm, któremu dał początek niestety ksiądz Tischner swoimi sławetnymi słowami na żywo wypowiedzianymi o homo economicusie. Czy pan, który by się z tym zgodził? No tak, myślę, że można zaryzykować taką tezę, że jeśli piętnuje się jakąś grupę i jest się wobec kogoś klasistowskim i rasistowskim w sensie takiego rasizmu kulturowego, czy takiego nanorasizmu, takiego drobnego, to tak, to jest to skierowane w stosunku do ludzi biednych, czyli najczęściej kojarzonych w naszej rzeczywistości z wsią, tak? Znaczy, oczywiście są ludzie też biedni w mieście, tak? Ale tutaj możemy sprawę załatwić w tym sensie, że przecież do galerii nie wpuścimy żula śmierdzącego, tak? Trzeba zaraz pousuwać estetyka, tutaj innym przeszkadza, innym śmierdzi, tak? Znajdziemy szereg różnego rodzaju sposobów wykluczenia tych ludzi. Natomiast wieś jest o tyle fajnym obszarem, że mieszkańcy wielkich miast nie mają z tą rzeczywistością często kontaktu, chyba że mają tam wieś, ale oczywiście jak dom, ale się ogrodzą, tak? Wyleją beton, ogrodzą się i pozbawią, tak? 15 kamer. Tak, w tym sensie się zgadzam, że wieśniak jest takim dzisiejszym innym. Okej. I drugie pytanie też nawiąże do Nowego Obywatela i tego, co swego czasu Remigiusz Okraska wskazywał, bo mówił pan doktor Disco Polo jako muzyce wiązanej z klasą ludową. Ja się zapytam, czy taką muzyką może być też hip-hop i jego postrzeganie w liberalnych mediach, prawda, telewizja, prasa, latach 90. Nie mówię obecnie, bo obecnie to doszło do zupełnego odwrócenia. Widzę wspomniany Matczak młody, ale lata 90., początek lat 2000 i postrzeganie hip-hopu jako właśnie takiej muzyki
ludowej, jako czegoś gorszego, a tym bardziej, że muzyka hip-hopowa od początku bardzo mocno kontestowała skutki transformacji ustrojowej. Tak, jakby nie jestem specjalistą od rapu, ale tak patrząc z własnego doświadczenia, bo wychowałem się na Wzgórzu Japaczy i tam były piosenki, w których krytykowano, tak? Mamy Dziki Zachód nad brzegiem Wisły. Jakby z dzisiejszego punktu widzenia to była dobra krytyka kapitalizmu, tak? Skutki transformacji były gdzieś tam przez tych chłopaków ich językiem trafnie wypowiadane, no ale co oni tam mogą wiedzieć, prawda? Profesor Balcerowicz wie lepiej. Więc jakby zgadzam się z tym, że ten rap był robiony w jakiś sposób oddolnie, więc wypowiadał no, ich problemy, tak? No rap wywodzi się z czarnoskórych, z czarnych dzielnic, gdzie nic tam nie opływało w złoto, tylko właśnie wypowiadano pewne problemy społeczne, to przywędrowało nad Wisłę, chłopaki podchwycili, więc zaczynali opowiadać o blokowisku i tak dalej. Natomiast system kapitalistyczny na tym polega, i to już dobrze opisała szkoła frankfurcka z kolei, że jakby jak trzeba podchwycić i jak mówisz, nie wiem, za przeproszeniem, tak, jebać system, to zrobimy ci koszulkę, 15 milionów z koszulki, jebać system, każdy będzie nosił koszulkę z tym napisem, każdy da dolara, system się kręci. Nieważne, co mówisz i tak dalej, ważne, bylebyś kupował i płacił, tak? Więc rap stał się czymś takim, co faktycznie było oddolne, tylko w pewnym momencie jakby kogo to interesowało, tak? Mainstream powiedział, no nie, no my chcemy innej muzyki, tak? Możecie sobie oddolnie coś tam robić, ale my robimy, nie wiem, muzykę pop, bo to się sprzedaje, to się nie sprzedaje, to jest wasze, tak? W tym sensie też rap był pewnie w jakiś sposób muzyką wykluczoną, przy czym oczywiście mówiono, a to jest źle zrobione, no bo jak mieli ci chłopcy to robić, jak oni nie mieli pieniędzy na sprzęt, tak? Więc jakby tak, w jakimś sensie uważam, że w ogóle ta historia rapu, jakby docierając do dzisiaj, kiedy rap, znaczy tak, dobra, wiem, że ten rap się zmienia, dokonuje różnych metamorfoz i moi studenci mówią, jest pan boomerem, nic pan nie rozumie, to też jest rap. Dobra, ja się wychowałem na Wzgórzu, ja patrzę, dla mnie to nie jest rap, tak? Więc jakby też mam, oni mają prawo mieć swoje zdanie, ja mam prawo mieć swoje, że jakby rap to jest wypowiedzenie jakiegoś problemu społecznego i jak śpiewa trochę o tym syn profesora, to ja po prostu mu nie do końca wierzę, tak? Spoko, to są jego problemy, ale no nie są to problemy tych chłopaków, którzy, nie wiem, mieszkają sobie na jakiejś prowincji i tak dalej, tak? Więc zresztą nie wiem, dlaczego miałbym się zajmować problemami syna Matczaka, ale zresztą zobaczcie Państwo, to też było ciekawe. Pamiętacie, jak wyszła Pato Inteligencja? Przez tydzień TVN wałkował problemy psychiczne młodzieży z bogatych rodzin. Spoko, tak? Rozumiem, mają swoje problemy, ale jakoś nie widziałem, żeby ktoś za tydzień zajął się problemami psychicznymi młodzieży z małych miasteczek. No jakby to jest właśnie to. Nie są to moje problemy, ale niech się ktoś inny nimi zajmuje. Ja mam lewicowe poglądy, nie będę się zajmował problemami psychicznymi bogatych dzieci, tak? Niech mają na to pieniądze, niech się tam leczą. Niech tak, jakby no, w sensie, jeśli mają jakieś problemy, tak, mają opiekę, mają pieniądze, stać ich na to. Mnie raczej interesują problemy tych, którzy na to nie mają pieniędzy, tak? To jest mój klasowy interes, a nie po to, żeby się strasznie tam skupiać na tamtych, jakby, bo nikt się nie skupia na tamtych, tak? TVN nie podjął takiej próby, więc na tym trochę to polega, że brakuje takiego właśnie takiego dobrego, ludowo-lewicowego spojrzenia na tych ludzi, jacy w większości w tym kraju są, tak? Bo media, to Państwo też widzicie, są bardzo w gruncie rzeczy warszawocentryczne, wielkomiejsko-centryczne, tak? Nie ma jakichś opowieści, nie wiem, z małych miast, tak? Jak wyglądały obchody, nie wiem, powstania jakiegoś, nie wiem, 3 maja w jakimś małym mieście. Dopiero czasami, zobaczcie Państwo, jakie to jest śmieszne, jak mamy na przykład prognozę pogody i tam czasami chyba któraś ze stacji mówi, pokazuje na przykład, nie wiem, o Warszawa i za chwilę, a jakieś tam małe miejscowości. Nie, dla mnie to jest fajne. Ja jestem naprawdę ciekawy i z kolegami się skrzyknę i będę siedział, będę śledził prognozę w tych małych miasteczkach czy wsiach, tak? Jakby bardzo jesteśmy przeżarci tym, że istnieją tylko duże miasta. Tak? A to nie jest cała Polska, tak? I potem spora część ludzi czuje się w jakiś sposób, nikt nie mówi o ich problemach na przykład, nikt nie reprezentuje ich jakichś dylematów, nie? Więc... Okej, okay. Tu ja proszę. Może pierwszy kolejny. Pan z racji posiadanych poglądów, wiem jakie jest środowisko akademickie, czy nie czuje się częściowo wykluczony w tym środowisku? Czy nie są wobec Pana nie jest stosowane jakieś pracy? Nie, w stosunku do mnie myślę, że nie, chociaż jasne, czasami unikam jakichś różnych
różnych tematów na zasadzie takiej no czysto senetowskiej towarzyskości. Wiemy, kto jakie ma poglądy, więc raczej na korytarzu, kiedy, nie wiem, widzimy się raz na miesiąc, tak, lepiej nie, sobie nie wytykać i tam nie tyrać się o jakieś tam kwestie, bo koniec końców prowadzi to do rozwalenia wspólnoty akademickiej, która tak ledwo tam się trzyma. Natomiast widzę wykluczanie osób o innych poglądach, tak, na przykład osób wierzących. I mam takiego jednego kolegę, który uważam jest w jakiś sposób może nie wykluczany, bo on trochę sam jakby przestał uczestniczyć też w tym świecie. Wybrał trochę taki bardziej ascetyczny sposób bycia, czy pustelniczy wręcz. Natomiast wydaje mi się, że istnieje coś takiego. Nawet studenci mówią. Kiedyś miałem taką studentkę, która napisała naprawdę bardzo fajny tekst. I to studentka pierwszego roku, po roku tych studiów, napisała bardzo fajny tekst o tym, jak ona jako osoba wierząca, jak się przyznaje, na przykład, no jestem wierząca, no to wszyscy, jaki tam średniowiecze i ciemnogród i tak dalej. I ona mówi o czymś takim, jak często właśnie znajomi wbijają jej jakąś szpilę. Ona na przykład była chyba gdzieś w Afryce i tam opiekowała się biednymi osobami, wróciła, to nikt nie zapytał mnie, co ja tam robiłam, jak pomagałam, jak pomaga mój kościół, tylko pytano, a słyszałaś o tej aferze pedofilskiej? Ona mówi, no dobra, ale jakby, no wiecie, też jest inna rzeczywistość, na przykład kościoła, tak? Więc jakby myślę, że jest coś takiego. Jest jakby, no to chyba nie trzeba też być specjalistą, żeby widzieć, że świat uniwersytetu jest tak, panuje tam taka hegemonia światopoglądowego progresywizmu. Przy czym w gruncie rzeczy myślę, że w dużej mierze jest to często też bardziej deklarowane niż faktycznie żywione. Środowisko intelektualne też tak jak każde, jest koniunkturalne. To, że ktoś ma tytuł profesora, czy przeczytał milion książek, wcale nie oznacza, że nie wiem, ma jakiś moralnie, jest lepszy, bardziej odważny i tak dalej. Więc myślę, ja akurat mogę powiedzieć za siebie, nie, ja się nie czuję jakoś z tym pokrzywdzony. Zresztą jakby, bo ja się chyba wymykam często jakiejś takiej jasnej diagnozie, w tym sensie, że lewicowość nie jest jakoś zdiagnozowana, tak? Czyli wszyscy mówią, o, pan to jest tam, pan to jest lewak. Mówię, no tak, tam na przykład, nie wiem, idą wybory, mówię, od biedy wolę już głosować na PiS. Jak to, pan jest konserwa, tak? Jakby po prostu w ogóle to, czym też trochę pan powiedział, który wyszedł, jakby my bardzo często sobie przyklejamy etykietki, tak? Nie wiem, lewak, prawak, nacjonalista. Generalnie jak się wchodzi w rozumienie tych pojęć, to jakby się okazuje, że nie wiem, konserwatysta w Wielkiej Brytanii, który nie wiem, popiera związki homoseksualne i tak dalej, lepiej się dogada w Polsce z liberałem. Tak? Więc jakby dla mnie w ogóle te podziały przestają już trochę cokolwiek znaczyć, a nie czuję się wykluczony, ale to też jest kwestia mojego instytutu, który generalnie jest bardzo taki tolerancyjny w gruncie rzeczy. Ja zadałem to pytanie z tylu, bo kiedyś pracowałem jako trener na siłowni, takiej bardzo liberalnej, takiej siłowni, gdzie tam Joński przychodzi, Piasek, jak był młodzi, to tam też bywał, czyli no specyficzna taka siłownia. No i tam na przykład zdecydowanie miałem mniej klientów na treningi personalne. Dlaczego? A to jego poglądy. Czyli już byłem postrzegany przez poglądy. Przez pryzmat tego poglądu, jakie wyznaję, przy czym nie była umowa, że ja nie rozmawiam o polityce na świecie. Oczywiście ja przestrzegam i nie, ale już mój Facebook nie przeszkadza. Pan redaktor. Mam pytanie dotyczące też pewnych korzeni homofobii. Czy to, do jakiego stopnia jest ona procesem wyparcia się własnych korzeni? Mieliśmy przecież po 1945 roku do czynienia z falą gigantycznych awansów społecznych. Ludzie z absolutnych nizin tak. Przedwojennych, często jakieś rzeźbieszki, nagle stawali się prokuratorami, profesorami, dyrektorami, przekazywali pewien kapitał kulturowy następnie swoim dzieciom i wnukom. No, mieliśmy to wyśmiane chociażby to już Szmaciaku, Szkotańskiego, gdzie w pewnym jest scena, gdzie w pewnym momencie właśnie ci tacy wiejscy przestępcy przedwojenni, którzy się zaczepili do nowych ustrój, wymyślają sobie herby i związki z nową szlachtą. Tak, myślę, że jest tutaj coś takiego na rzeczy, tak? Dlatego też wspomniałem o tych ludowych historiach Polski. One też były poprzedzone bardzo ważną książką Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja, bo tutaj to, o czym pan mówi, to dobrze się wpisuje w to jego ćwiczenie historyczne. W tym sensie, że faktycznie prześniliśmy pewną rewolucję, jak z chłopów staliśmy się społeczeństwem, powiedzmy, mieszczańskim. I nie jest to dobrze
gdzieś rozpoznane pewne społeczne konsekwencje, przy czym jakby no Leder też ma takie bardziej psychoanalityczne tam zacięcie, ale myślę, że jest tutaj z takiego punktu widzenia psychoanalizy jest tutaj coś takiego na rzeczy. Nikt nie chce być chamem, nikt nie chce być wieśniakiem, tak? Przynajmniej w Polsce. Pamiętam, jak byłem w Irlandii, pytałem Irlandczyków, bo tam wszyscy poza Dublinem, w jednym wielkim miastem, nie wiem, Galway czy tam Corkiem, oni wszyscy mówią o sobie villagers, jak byłem w tej miejscowości. I oni nie mieli z tym problemów. Mówię, a no, Dublin, a byłeś w Dublinie, a tam ja jeszcze nie byłem, prawda, i tam coś na tej zasadzie. Oni nie mieli z tego powodów jakiegoś wielkiego kompleksu. Natomiast jak powiesz Polakowi, jesteś ze wsi, to nawet dzisiaj to jeszcze źle brzmi, tak? Nikt nie chce być gorszy przecież, nie? A jak się wmawia ludziom, wieś jest gorsza, no to co, się wypierasz, tak? To nie chcesz być gorszy. Dlatego też na tym to pewnie państwo w Warszawie też obserwujecie, jak ludzie, którzy przyjeżdżają z nie Warszawy, są bardziej warszawscy niż warszawiacy, tak? Przejmują jakieś kody, które właśnie w oczach trochę warszawiaków, którzy tu się urodzili, trochę śmieszą, bo my tacy nie jesteśmy, tak? To jest trochę tak jak mam takiego studenta, który kiedyś mi powiedział, mówi, a mówi, bo ja tak trochę właśnie myślę nad doktoratem, zobaczyłem świat uniwersytetu, mówi, on jest taki normalny, że na przykład wykładowcy, nie wiem, chodzą na piwo, przeklinają albo grają w gry. Mówię, no tak, jakby no, jak wrócę z tego spotkania, nie wiem, to nie będę czytał Heideggera do poduszki, nie? Tylko, nie wiem, pogram w grę, no nie wiem, zrobię coś głupiego. No tak jak, no tak wygląda nasze życie, tak? Jakby no, nie jesteśmy ciągle jakimiś wielkimi, nie skupiamy się nieustannie na tworzeniu jakichś rzeczy. On jakby myślał, on tak sperformował inteligenckość, że myślał, że ona tak wygląda, tak? Królowie Zygmuntowi III uważnie znudziło się życie w mieście, więc przeniósł się na wieś. No więc jakby no, ja mam też wrażenie, że to jakby to wieś jest powoli zaludniana przez mieszkańców miast, którzy tworzą te wsie na swoje własne wyobrażenie wiejskości, a prawdziwi wieśniacy, no ale tacy na przykład nie są. Była jeszcze inna rzecz, po prostu syfilis tak zapanował w Krakowie, że oni po prostu musieli stamtąd uciec. I jak są opisy, jak walka z Lwowem, właśnie Zygmunta, jechała w stronę Warszawy, to panowie na tej barce suszyli po prostu zwrodniałe, nie wiem, wrzody, suszyli wrzody. Bodzio, Łukasz, proszę się bardzo, a potem Bodzio. Pytanie, jak pan widzi możliwości powrotu do tego stanu równowagi? To, co ja rozumiem z tego wykładu jako główny problem, wszystkim prawem, który kawał świetnej analizy, że jest taka pewna entropia różnic pomiędzy klasami społecznymi, tym jak postrzegają siebie obie strony. My generalnie stykamy się z tym, że nie ma aktualnie umiarkowanych reakcji w społeczeństwie, że są skrajne, tak? Jesteśmy spolaryzowani, a po jednej stronie, a po drugiej, no, ta równowaga jest kompletnie niezachowana. Czy jest jakaś szansa powrotu do tej równowagi? Nie wiem tak naprawdę, czy jest jakiś sposób takiego zbudowania takiej narracji, który jakby zespoliłby to społeczeństwo, bo co by się nie wydarzyło, to i tak jest źle, tak? Zobaczcie państwo, na przykład był prosty przykład. Te elity mówiły, nie wiem, Polacy to ta ciemna masa, to ci Polacy, tak? Te cebulaki, to są ksenofobiczni, są chorzy na inność, nienawidzą inności, bo nie przyjmują migrantów. Nagle jest wojna, przychodzi tam 3 miliony Ukraińców. Słyszeliście państwo chociaż o jakimś, nie wiem, jednym gwałcie, pobiciu, morderstwie? Nie. Bo gdyby coś takiego się stało, to Gazeta Wyborcza by oszalała na tym punkcie. Natomiast nic takiego się nie wydarzyło. Jakby i to jest fakt pokazujący, że Polacy generalnie nie są na przykład jakoś, nie wiem, problemotwórczy na tym, w tej kwestii, tak? Więc jakby fakty przeczą tej narracji, a ona dalej i tak się utrzymuje. W tym sensie dla mnie jakby fakty, o tym powiedziałem na początku, nie mają żadnego znaczenia. Tu nie chodzi o fakty, o prawdę, tylko po prostu o ciągłe snucie tej narracji. Może to się zbyt zabetonowało. Oczywiście, że to się zabetonowało, tak? Przy czym jakby problem jest taki, że już nikt nie może powiedzieć, ej, ale to jest prawda, tu jest fakt, tak? Nie wiem, to 2 plus 2 to 4, tak? A nie 15. Więc jakby trudno się dogadać, jak nie ma żadnego, nie ma faktów, tak? O czym my mówimy. Druga rzecz jest taka, no nadzieja chyba też, no nie wiem, to też pokazują różne takie książki dotyczące krytyki kapitalizmu, że kiedy
Generalnie no, społeczeństwa stają się bardziej zamożne, a jakby widzimy, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne. W tym sensie, że te osoby, które do tej pory były biedniejsze, mają tych pieniędzy więcej, to też te nierówności społeczne, jeśli one są mniejsze, te ekonomiczne i symboliczne, to takie społeczeństwo lepiej funkcjonuje. Tak? To jest teza, jest taka książka Duch Równości, tam, że tam, gdzie nie ma nierówności, chyba wszystkim żyje się lepiej. Więc jakby im mniejsze nierówności, tym ludzie są bardziej skorzy do współpracy. Im te nierówności są większe, tym bardziej te klasy toczą ze sobą walkę, co jest zrozumiałe. Też tak? Piketty bardzo dużo o tym sobie tak, pisał. Tak, też Piketty o tym pisał i tak dalej. Więc jakby tutaj ewentualnie widziałbym jakąś w tym nadzieję. Jakby no i znowu to pokazuje, że te osoby, które nie wiem, właśnie zaczynają jakby wychodzić z tej klasy najbiedniejszej, wcale nie żywią jakiejś wielkiej nienawiści do PO, tak? do partii ani do jej wyborców. Widzą, że każdy z nas ma jakieś swoje interesy, tak? Natomiast nie wiem, jak to rozwiązać, tak? Gdybym no, wiedział, no to nie wiem. Proszę, proszę. Ja tylko chciałem jedno pytanie zadać, a jedną rzecz dopowiedzieć. Jeśli chodzi o rolę, którą by tutaj jako osoba, jeden z założycieli Polskiego Obozu Narodowego, Jan Ludwik Popławski, widział właśnie w społeczności wiejskiej, to właśnie ta osoba najbardziej przyczyniła się ideowo i organizacyjnie do oświecenia, propagowania oświaty wśród społeczności wiejskiej. I widziała właśnie rolę, że główną rolę, że właśnie naród wiejski powinien, pozbawiony jest tej skazy, nie wiem, tego zepsucia mieszczańskiego w tamtym czasie, mówią oczywiście o okresie końcówki XIX wieku, czyli ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, gdzie był pozytywizm. I właśnie Jan Ludwik Popławski tutaj widział w społeczności wiejskiej taką nieskazitelną społeczność, która rzeczywiście mogła stanowić główny czynnik odrodzenia narodowego, która by mogła pobudzić patriotyzm, ewentualnie odegrać główną rolę w odzyskaniu niepodległości. Mm-hmm. To jest właśnie Jan Ludwik Popławski. Natomiast chciałbym z drugiej strony zmienić temat i spytać pana o fenomen pewien, oczywiście, czyli Wojciecha Olszańskiego w Aleksandra Jabłonowskiego. I chodzi mi o to, jak ta osoba mogła uzyskać, znaczy teraz już ta obra oczywiście opada, całe szczęście, ale jak ta osoba mogła uzyskać poparcie nawet tak zwanej inteligencji, chociażby profesora Piotrowskiego, wielbiciela Radia Maryja, naszego dziennika. I mimo wszystko, mimo swoich haseł antyklerykalnych, haseł proaborcyjnych, haseł no, prosowieckich, czyli poparcia generała Sierowa i tak dalej, słynne te wypowiedzi są w internecie. I mimo wszystko osoba, która deklaruje się jako zagorzały katolik, inteligent, deklaruje poparcie, bo ja nie mówię o Braunie, Braun to jest inna sprawa, ale mówię od razu o profesorze Piotrowskim. Deklaruje poparcie i występuje razem ramię w ramię na jednym ze spędów przy Zamku Królewskim. Jak pan mi to wytłumaczy? Ja się tą postacią jakoś bliżej, raczej w takim trybie intelektualno-rekreacyjnym, tam kilka jego rzeczy oglądałem. Zresztą pokazał mi to mój kolega, profesor, który właśnie mówi o osobach jaka beka, tak? I tam na tej zasadzie żeśmy to sobie pooglądali. Natomiast jakby ten przykład być może pokazuje też to, że właśnie to takie zabetonowanie, jakby przynajmniej w sensie politycznym, ono też nie jest aż tak wielkie, jak się może wydawać. Tak? Ja na przykład często studenci na przykład mówią, no, że Kościół katolicki jest takim wielkim hegemonem, tak? Że na przykład właśnie przy kwestii, że Kościół katolicki jest ich największym wrogiem. No i zawsze pytam, mówię, no dobra, no to co takiego uniemożliwia wam Kościół? Gdzie wam zabiera wolność? No kwestia aborcji. Mówię, ale to nie Kościół, tylko jakby władzę. Więc jakby jest kolejny aktor, który to zrobił, ale nie sam Kościół, bo sam Kościół nic nie może.
może jakby zrobić czegoś, bo nie jest w ogóle, nie rządzi, tak? Nie ma jakiś wpływ pośredni, ale jeszcze jest dodatkowo, są politycy, którzy na przykład się utożsamiają, a to już co innego niż Kościół. Więc jakby być może prawica czy środowiska osób o jakimś właśnie światopoglądzie prawicowym, konserwatywnym, tradycyjnym, jak go tam zwać, też się radykalnie różnią i to też nie jest jedność, tak? Przy czym potrafią w pewnych momentach pewnie dużo skuteczniej się zintegrować, albo te spory gdzieś wyciszyć, albo stworzyć pozór, że są wyciszone. Natomiast nie wiem, jakby musiałbym się jakoś bliżej przyjrzeć takim osobom, ale jak w ogóle fenomen takich osób, które osiągają sukces poprzez kontrowersje, on jest ciekawy, tak? Bo na przykład zobaczcie Państwo, jakby Wojciech Cejrowski jest dla mnie dobrym przykładem kogoś takiego, tak? On jest jednocześnie skrajnym libertarianinem, czyli jest za wolnym rynkiem, neoliberałem. Z drugiej strony, jak samo sobie mówi, jest katolem, tak? Czyli skrajnie tam wierzącym. Tak. I to, bo tak, i teraz zobaczcie Państwo, on jest ciekawy dlatego, że on to właśnie łączy. Tak? To jest tak jak na zasadzie, no nie wiem, gwiazda porno, która ma ile raz 200. No to mówimy, o kurczę, to nie jest głupia dziewczyna, czyli tutaj mądra, tutaj inteligentna, tak? A tutaj jakby gwiazda porno. I to nam trochę nie gra, więc jesteśmy ciekawi, na tym polega kontrowersja. Tak? Więc myślę, że dużo osób wyczuwa, że media społecznościowe to jest coś takiego, żeby wzbudzić kontrowersję, a najlepiej zrobić to poprzez połączenie ognia i wody. Tak? Czyli on mówi jednocześnie tyle różnych, trochę sprzecznych ze sobą rzeczy i mówimy, o nie wiem, zobaczę, kto to w ogóle jest, tak? A jeszcze dodatkowo ten jego język, te jego wulgaryzmy, to wykrzykiwanie do słuchaczy, no nie podoba mi się to, ale no nie ukrywam, no jest to zabawne, to jest śmieszne, tak? Jakby oczywiście żaden tam... Znaczy, nie no dobra, nawet dla mnie też, tak? No pokazał mi to mój kolega profesor, mówi dla beki, tak? No jest... Tak, że zgadzam się, ale jednocześnie zabawne, tak? Bo... Ale na przykład, dlaczego nikt nie dotarł do tego, jak on pojechał tam właśnie do Stanów? On pojechał dzięki swojemu ojcu, który był szefem... Był szefem jazz klubu, podkładał się totalnie komunie. Najlepszy tego dowód, takie było, nie wiem, na... Olimpiadę w Moskwie był tak zwany dysk olimpijski, gdzie Skalrowie, Grota i Butkosflera nagrały płytę, która się nazywała dysk olimpijski, gdzie, czy to był jego ojciec, w każdym razie on to filmował, ojciec Cejrowskiego napisał tekst. On to wszystko sfabrykował. O tym nikt nie wie. Znaczy, to akurat wydaje mi się, znaczy ja o tym słyszałem, tak? Że w tym sensie można by powiedzieć, że on jest resortowym dzieckiem, bo zresztą w ogóle to określenie jest, ono jest fajne, ja je bardzo lubię, w sensie nie takim politycznym, żeby tam, nie wiem, walić tam od razu w każdego kogoś, kto miał jakiś rodziców, natomiast w sensie systemowym to jest dobre określenie, bo to nie oszukujmy się, tak? Że no to jest no, czysty Pierre Bourdieu, jeśli masz rodziców, jego profesorów, jest, raczej nie wylądujesz, nie wiem, jako robotnik. Nie wiem, jemu zostało to zlecone przez władzę, żeby opracował coś takiego jak dysk olimpijski. Mhm. Czyli najlepsze, nie wiem, zespoły ówczesne robią muzykę, która ma uświetnić olimpiadę w Moskwie, która tak na dobrą sprawę się nie odbyła do końca. Mhm. No ale to by pokazywało, że wtedy nie było czegoś takiego, że ktoś po prostu sobie wyjeżdżał i ktoś po prostu otrzymywał paszport. I teraz jest pytanie, dlaczego ten ktoś otrzymał ten paszport? Tylko mam wrażenie, że pytanie o paszport Cejrowskiego jest troszeczkę już na mocnym marginesie naszych dzisiejszych rozważań. Dobrze, oczywiście. Także mam ograniczony czas, więc skupmy się na tak zwanym mięsie. Ja tu pozwolę sobie tylko dopowiedzieć dwie rzeczy na to, co Bodzio zapytał i powiedział. Być może popularność Olszańskiego, jakkolwiek moim zdaniem bardzo ograniczona. Nie, mimo wszystko ograniczona. No, nie okłamujmy się, to był człowiek z poparciem na maks 0,5%. Czyli takim na poziomie marginesu, ale być może ona... Ale daj mi dokończyć. Sam mówiłeś, że ile on
spędza ludzi na manifestacjach, a ile na przykład środowiska narodowe... No to znaczy tylko, że my jesteśmy bardzo słabi, a nie, że on jest mocny. I tylko on jest troszeczkę mocniejszy od nas, co nie jest wielkim wyróżnikiem, ale daj mi dokończyć. Jego popularność może właśnie wynikać z tego, że część ludzi ma już świadomość tego, że będąc w określonej klasie społecznej, bo Olszańskiego popierały zwykłe proste osoby. I te osoby mogą już mieć świadomość tego, że media mają ich w określonej wizji, mają określony wizerunek tych osób, więc oni popierają kogoś, kto staje w radykalnej kontrze do nich. Ja przypomnę ci, swego czasu Olszański miał taki bardzo głośny, krótki monolog dotyczący intelektualistów i historyków. Nie będę go przytaczał, bo ani go nie pamiętam, ani on nie był specjalnie grzeczny. Natomiast on tam mówi, że on gardzi historykami, gardzi intelektualistami, żeby chciał ich wystrzelać i tak dalej. To jest język trafiający do takich ludzi, którzy właśnie mają świadomość, że w tych reality show, w tych programach, w tych wszystkich publikatorach są przedstawiani w określony sposób. I druga rzecz, mówiłeś o Płaskim. Ja taką nawiążę anegdotę. Pierwsze miejsce, gdzie Legiony Polskie Piłsudskiego były dobrze przyjęte, to maksymalnie wiejskie Podhale. To znaczy w miastach były przyjmowane źle. No Warszawa, Kielce to są znane przykłady. Znam przykłady, gdzie w Radomiu ludzie, którzy widzieli, Polacy, którzy widzieli Legiony, manifestacyjnie mówili po rosyjsku, żeby nie być z nimi powiązani w momencie, kiedy już ten Radom był wyzwolony. Natomiast sam Piłsudski przyznaje w swoich wspomnieniach publicznych, że pierwsze miejsce, gdzie byli dobrze przyjęci jako prawdziwi rycerze najjaśniejszej, to było Podhale, czyli tereny maksymalnie wiejskie, ale to na marginesie. Dobra, następne pytania. Jeszcze jedno mam pytanie. Czy nie uważa pan, że Ham nienawidzi w sobie Hama? O co chodzi? Jestem z Łodzi. Mówi się, że Łódź to miasto patologii. Może prawda, nieprawda, mniejsza. W każdym razie nie jest to miasto bogate. Na porównaniu z Warszawą jesteśmy dużo biedniejsi. Jest dużo ludzi, co pracują na umowy zlecenia, w call center, w montowniach i tak dalej. Ci ludzie głosują na platformę. Ci ludzie słuchają Wysoko Polo, ci ludzie słuchają Wysokoku, oni tego sobie nienawidzą. Oni aspirują do bycia elitą w reakcji z TVN. Nie uważa pan, że tak jest? No, że tam nienawidzi tak, pana? No, tak, zgadzam się, bo to jest jakby wmówione właśnie, tak? Jakby to jest skuteczność tej narracji, czyli ta narracja się ujarzmiła, tak? Jesteśmy w tym sensie ujarzmieni przez tą narrację, że faktycznie, tak jak nie wiem, mam kompleks tego, że pochodzę z małego miasteczka, tak? I dlaczego? No nie ma żadnej racjonalnej. Miałem dobrych nauczycieli, fajnych kumpli, nie wiem, poradziłem sobie w życiu, tak? I nie wiem, nie uważam, że to jakby coś szkodliwego, coś złego, ale jednak to jest, bo to jest wmówione, tak? I teraz właśnie na tym też rzecz polega, że gdyby ludziom trochę inaczej o tym opowiadać, to nie musieliby się tego wstydzić i gorzej byłoby też nimi zarządzać. Tak? I podam jeden taki przykład, który teraz mi też przyszedł do głowy odnośnie właśnie znowu tego Disco Polo. Tak, zobaczcie Państwo, po 89 roku cały czas, jakby to dotyczy właśnie tej klasy ludowej, tego awansu społecznego. Tak? Gazeta Wyborcza cały czas mówiła, osiągajcie sukces, tak? Jakby musicie być najlepsi, tam studia, kariera i musicie być znani, popularni, to wtedy jest sukces. Weźmy takiego Zenka, który tam z Białegostoku sobie z jakiejś wsi tam zaczyna robić muzykę, osiągnął niebywały sukces. Powstał o nim film Zenek, który zresztą bardzo ładnie tą jego historię pokazuje. To zamiast powiedzieć, zobaczcie, dokładnie o tym mówimy, facet osiągnął sukces. Nie, bo to Disco Polo, a nie klasa fortepianu. Jakby w klasie fortepianu, to by było super, tak? Czyli ta narracja, nawet jak ktoś ją zrealizuje, to i tak jest źle. A dwa, zgadzam się z tym, że jakby wmówiono nam właśnie pewnego rodzaju taką gorszość, natomiast wydaje mi się, że zachodzi pewien też proces odwrotny, czyli takiej autoterapii. I moim zdaniem jakby cała narracja, która ona miała taką też warstwę trochę takiego upokarzania, czyli Polaki cebulaki, tak? Polacy cebulacy, Janusze, Grażyny i tam o co oni tam robią w tych supermarketach. Ale wiecie Państwo, problem był jakiś taki, bo też pisałem o tym tekst i zacząłem rozmawiać ze studentami, to oni trochę mnie nawet podkręcili do tego tematu, bo mówię, wiecie, mówię, i tak, bo ja jestem z nimi zawsze bardzo szczery, mówię, wiecie, no ja jestem takim trochę Januszem, bo jak zanim to było, to określenie się pojawiło, to też mówiłem do dziewczyny, weź tam stań w drugiej kasie, bo będzie szybciej, tak, albo, nie wiem, też zdarzyło mi się zjeść winogrono, żeby nie być frajerem i nie kupić, nie wiem, jakiegoś kwaśnego, tak, wiem, że gdyby wszyscy tak robili, nie byłoby winogron, wszystko wiem, ale patrzę, nie ma kamer, dobra, wezmę, byłem Januszem, tak, i teraz ci studenci na mnie patrzą, mówią, ale pan ma doktorat, to pan też jest Januszem? Mówię, no tak.
No i oni mówią, no bo ja trochę też, mój tato taki jest, moja babcia. Nagle mówię, ej, to co, żyjemy w świecie takim trochę januszowatym. No tak, tacy jesteśmy. I nagle zaczęło się trochę oczywiście beka z tych Januszy, ale to było oswobadzające, bo nagle ktoś powiedział, dobra, Jezu, tacy jesteśmy, tak? Tylko oczywiście intelektualiści, którzy, nie wiem, gardzą tymi Januszami i tak dalej, bo tam parasole, sami jadą na All Inclusive i też jedzą popępek, bo jest za darmo, tak? Wystarczy pobyć na konferencji naukowej, żeby zobaczyć, że nikt tam nie je, nie wiem, trochę sałatki, krosanta, nie, po prostu fury talerzy, bo jest za darmo, bo jesteśmy na konferencji, więc jakby niczym się też nie różnimy, każdy ma w sobie trochę Janusza, tak? I to jest fajne o tym powiedzieć, dobra, dlaczego mam się tego wstydzić? Jezu, tacy jesteśmy, tak? Nie ma ostatecznie w tym nic złego, co nie ma takich Anglików, Irlandczyków, no błagam, tak? Jakby to jest właśnie ta narracja, która u nas mocno odegrała tą rolę, natomiast myślę tak, nienawidzimy w siebie, ale powoli się z tego właśnie gdzieś wyswabadzamy. Ten wstyd przestaje działać i być może to dlatego tak irytuje elity, co ktoś może powiedzieć, a ja lubię disco polo. A nie wstydzisz się? Innego, przez pewne takie, na przykład przez to, że głosuję na platformę. Ale stylu tak. Życia nie zmieniam. Nie to, że się wstała do kształtu. To wręcz idzie dalej, bo to idzie wręcz w kierunku pewnej afirmacji bycia Januszem. Prawda? Tak, właśnie, tak. Czyli takich zachowań właśnie na taki przesad, takiego przegięcia w drugą stronę. Ja trochę, tutaj nie? Taki krótki odnośnik. Piotr Schmidt, znany jako ten typ mes, miał na ten temat bardzo fajne na swojej płycie Trzeba było zostać dresiarzem rapowej. Właśnie dokładnie to same, które pan doktor mówi, obserwacje, czyli ludzie, którzy już zaczynają rozumieć, że są Januszami, że to jest jakaś część nie zawsze negatywna, może nawet wręcz przeciwnie, może pozytywna naszej tożsamości, naszego patrzenia, też część wynikająca z tego, w jakich warunkach dorastaliśmy, dorastamy, w jakich warunkach żyjemy, które w niewielkim stopniu jednak od nas zależą. Także polecam, mimo że pewnie Schmidt niekoniecznie może jest w naszej lidze, bo to jednak zdeklarowany liberał, ale muzycznie cały czas bardzo wysoko. Mam jedną dygresję, bo jeszcze tych postrzegania tych tak zwanych chanów. Wielkie miasta też nie są jednolite. Są gdzieś dzielnice, które są lepsze lub gorsze. Ja akurat pochodzę ze Szmury, z warszawskiej Pragi. Niektórzy spoza Warszawy kojarzą to głównie z filmem Rezerwat i podobnymi produkcjami. Tymczasem no, obecnie no, to jest miejsce, gdzie jest dużo hipsterskich knajpek, dużo modnych klubów, hosteli dla turystów. Miejsce, które jest dobrze skomunikowane z centrum Warszawy. Metro, autobusy, tramwaje, pociągi. Żyje się tam pod wieloma względami lepiej niż chociażby w miastu Studzinami, które jest na głębokich peryferiach i gdzie brakuje infrastruktury, czy w nowo oddanych deweloperskich osiedlach w skraju miasta. Jednak ten stereotyp uprawy został jakoś. Do tego gorszego miejsca, środowiska patologii. No właśnie, jakby to też jest ciekawe, że jakby to już w ogóle nie chwyta trochę rzeczywistości, bo ja naprawdę mam takie, no nie wiem, tak jak właśnie podział na lewicę i prawicę. On nie chwyta rzeczywistości, a cały czas jest ciągle podtrzymywany i mi się wydaje, że w dużej mierze właśnie robią to niestety dziennikarze, nawet nie tyle politycy, bo politycy nawet nie są tytanami intelektu, to chyba wszyscy widzimy. Natomiast robią to nieustannie dziennikarze, jakby no... Wykładam na dziennikarstwie, czytam gazety, słyszę, oglądam dziennikarzy i oni, problem jest właśnie taki, że oni też na przykład zupełnie nie łapią tej rzeczywistości, tak? No właśnie ostatnio oglądałem lożę tam, tą dziennikarską w TVN-ie, gdzie był Jacek Rzekowski, to jak oni opisywali tą rzeczywistość, te wybory, co się za chwilę stanie, naprawdę miałem takie poczucie, że oni naprawdę nie rozumieją tego kraju. Dużo lepiej, nie wiem, nowy obywatel przedstawia pewne kwestie, tak? Tutaj naprawdę nie trzeba być jakimś wielkim wizjonerem, żeby rozumieć te rzeczy, tylko właśnie gdzieś te elity zupełnie się odkleiły i cały czas tak uskuteczniają swój język, który jest już takim symulakrem, takim znakiem bez odniesienia. On niczego nie chwyta, a ciągle jest w obiegu i być może właśnie jakby w tym też jest siła, że w pewnym momencie ktoś powie, dobra, ten język już nie wiadomo do czego się odnosi, tak? Natomiast zgadzam się, on ciągle jest pompowany i jakąś tam korzyść, jakąś tam swój wpływ pewnie ma, natomiast no są, tak? No. Pseudo elita, determinacja. No nie wiem, no dla mnie pseudo, tak? No dla mnie to nie jest to dla mnie elita, tak? Elita jest dla mnie, intelektualna elita danego społeczeństwa jest taką
taką grupą ludzi, która stara się to społeczeństwo zrozumieć, rozpoznać pewne mechanizmy, uczynić ją lepszą. Nie widzę, żeby oni starali się uczynić to społeczeństwo lepszym, moim zdaniem. Czy takie pozytywistyczne podejście? Ja mam tak, ja nie wiem, moim bohaterem może być Prus, tak? Jakby to jest bliskie mi podejście. Oni od tego nie są, żeby pochukiwać na tych ludzi, tylko żeby tą rzeczywistość trafnie opisywać, nawet nie zmieniać, bo ja też nie wymagam od tego dziennikarzy. Dziennikarz jest od dobrego opisu i tyle, to jest jego rola, tak? A nie od zmiany nawet. No, to możemy wrócić do tego, co pan doktor mówił na początku, czyli co kapitalizm i neoliberalizm robią z dziennikarstwem. Tak. Chociażby to widać na przykładzie lokalnych mediów, których był wysyp po 89 roku. To swego czasu na przykład Inny Świat nad tym bardzo ubolewał, pismo przecież zupełnie z odległej wobec mojego stowarzyszenia sfery. Właśnie, że po 89 mamy wylew mediów lokalnych, gazet, nawet telewizji, różnego rodzaju periodyków i to wszystko zostało albo zlikwidowane, albo wykupione i podporządkowane interesom właśnie dużych koncernów. I to już bez wnikania czy pisowskich, czy platformerskich, czy lewicowych, czy prawicowych, bo wiadomo, że każda partia ma swoją jakąś tam niszę dziennikarską, natomiast to wykończyło te lokalne media. To jest zysk kluczowy. Oczywiście. Nie chodzi o to, żeby się, prawda, pochyla się nad jakimiś problemami, cokolwiek właśnie opisywać, tylko tworzyć pewną, jak myślę, ideologię, bo to chyba też o to chodzi tym ludziom, że oni cały czas mają nadzieję, że ta niezagnana, prawda, hołota, te chamy wrócą do swoich czworaków i będą robili dokładnie to, co przed wyborami w 2015 roku od nich oczekiwano. To znaczy, tak jak to właśnie kolega powiedział, to znaczy będąc chamami, będą głosowali na Platformę czy na Konfederację, co już jest w ogóle aberracją tutaj. Na jeden dzień stają się tam. Znaczy to, że na przykład no właśnie ktoś głosuje niezgodnie ze swoim interesem, jest tylko przykładem tego, jak ta narracja ma władzę nad taką jednostką, tak? Bo jeśli na przykład, nie wiem, ja nieracjonalnie, czyli tak niezgodnie ze swoim interesem będę głosował, nie wiem, jak jestem z małego właśnie miasta i nie uważam, że tak każdy jest kowalem własnego losu, ja widzę, że jestem z małego miasteczka i nie wiem, bez pomocy państwa dofinansowania dobrego nauczyciela angielskiego sobie nie poradzę w rywalizacji, to jest błędem, jak głosuję na partię, która mówi, że każdy jest kowalem własnego losu, ale rozumiem to, że ktoś może tak bardzo się tego wstydzić, że zagłosuje na tą partię, bo chce być lepszy, tak? I na tym polega moim zdaniem, przynajmniej ja tak, na tym w gruncie rzeczy mi chodzi, tak? Żeby po prostu to rozmontować, to wyobrażenie, że ono nie jest potrzebne, tak? Jak masz takie interesy, to głosuj na tą partię. Jak ktoś jest, nie wiem, liberałem, nie głosuje na liberałów. Jak ktoś jest, nie wiem, wierzący, nie głosuje na partię, która opowiada się za chrześcijańskimi wartościami. Tyle. Tak? To kiedyś powiedział, że ja rozumiem ubeków, że głosują na platformę. Tak, w tym sensie są racjonalni. Tak, w tym sensie są racjonalni. Tak? Czyli to, że przywróci wam. Tak, tak. Jestem ubekiem, ktoś chce mi zabrać emeryturę, będę głosował na tych, którzy jej nie zabiorą. To jest racjonalne. Tak? Natomiast nieracjonalne jest wtedy, kiedy jestem wierzący i będę głosował na lewicę na przykład. Tak? Chociaż znam też takie osoby wierzące, tak? Ale jakby... To chodzi o pewną racjonalność, a moim zdaniem problem z polską rzeczywistością jest taki, że te narracje, one uniemożliwiają po prostu bycie racjonalnym w gruncie rzeczy, nie? I potem jakby nagle mamy posłów, mamy taki sejm i mówimy, dobra, kto tych ludzi wybrał? No właśnie, nieracjonalność pewna, tak? Tu, Kasiu, proszę. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo zauważyłam zjawisko takie, że przez pierwszy segment społeczeństwa 500+ jest postrzegane jako jakiś nawóz dla patologii, a rodziny wielodzietne są postrzegane wyłącznie jako właśnie patologia, zaniedbanie, przemoc, wszystko co najgorsze, bieda. O rodzinie wielodzietnych też tak nie mówią. Jak wiadomo, absolutnie nie jest to regułą społeczną. Natomiast skąd się bierze to, nawet ludzie mający dzieci postrzegają właśnie 500+, czy to politykę prorodzinną jako coś negatywnego, które własnym interesom i w jakiś sposób istnieje jakaś możliwość, żeby to się jeszcze w społeczeństwie zmieniło, żeby wróciła jakiś naturalny szacunek dla wartości rodzinnych. No problem 500+ został dobrze opisany przez takiego taki doktorant z Krakowa. Niestety nie przypomnę sobie jego imienia i nazwiska, ale gdzieś mogę to podesłać. Takie dwa bardzo fajne artykuły, które prześledził chyba na pewno Newsweek i chyba jeszcze Gazetę Wyborczą. I pokazał taką stricte
stereotypową postrzeganie biedy, że ten, kto biedny, jest zawsze patologią, tak? No wiemy, że czasami można popaść w biedę nie ze swojej winy, można ją dziedziczyć, tak? No nie wiem, Elżbieta Tarkowska dziesiątki książek, kilka książek o tym napisała, więc wiemy, że jest problem bardziej skomplikowany, natomiast jakby ta narracja liberalna mówi, bieda to zawsze patologia, więc jakby no nie dziwi, że 500+, czyli jeśli bierzesz pieniądze, znaczy jesteś biedny, znaczy jesteś patologią, no i na pewno przepijesz i wydasz na papierosy, tak? To jakiś był taki tekst, taki psycholog z SWPS-u, która właśnie lepiej nie dawać, bo oni tam przepiją i wypalą papierosy, tam sobie kupią i... Zresztą to jest do dzisiaj, tak? To ostatnio było też, no właśnie, wielopokoleniowe rodziny i tak dalej. Więc jakby no to wszystko, co nie jest zgodne z takim modelem progresywno-liberalnym, no jest po prostu ciemnogrodem, jest czymś, co jest zacofaniem, bo my nie mamy dużo dzieci, więc jest to patologia, tak? Jakbyśmy mieli dużo dzieci, o to, jak ktoś mówi, ja nie chcę mieć dzieci, o to byłaby patologia, tak? Więc jakby patologia zawsze wyznacza się ze swojego punktu widzenia i punktu widzenia swoich własnych wartości. No przy czym, no jeśli tak bardzo iść tym tropem, no to ta klasa będzie się kurczyła, bo ona po prostu, no, jeśli, nie wiem, mają jedno dziecko, tak, no, więc jakby, no, trochę to jest taki strzał w kolano, moim zdaniem, tak, natomiast nie wiem dlaczego, no, chyba zależy nam na to, żeby nas, Polaków, było więcej, tak, żeby społeczeństwo generalnie szło do góry, jeśli chodzi o liczbę, a nie spadało. Więc jakby, no to jest chyba normalne, to jest racjonalne, że powinniśmy raczej wspierać te rodziny, które będą miały dzieci. Nawet, nie wiem, kwestia in vitro i tak dalej, tak? Chociaż to jest etycznie dla wielu osób problematyczne, ale jakby nie wiem, tak? Jakby no, w tą stronę powinniśmy dążyć. Ja w ogóle zupełnie nie rozumiem stosunku negatywnego do rodzin wielodzietnych. Niestety kultura, tak jak widzę, jest obecnie kompletnie odwrócona od naturalnych wartości. I nawet są kobiety, które boją się mieć trzecie, czwarte czy piąte dziecko z różnych, tak naprawdę różnych powodów. Między innymi dlatego, że boją się, że będą źle oceniane jako patologia, nawet jeśli kochają swoje dzieci i dobrze je traktują. No więc no uważam, że to jest chore po prostu. I tyle. Ja tutaj chciałbym jeszcze dodać tej kwestii do ceny 500+ dla aspektu. Sama kwestia tego, że osoby biorące 500+ są postrzegane często właśnie w taki, a nie inny sposób. To jest absolutnie jakby nie w porządku z punktu widzenia moralnego. Ale myślę, że bierze się to pośrednio z takiego rachunku ekonomicznego. To już jest szerokie i głębokie zagadnienie. Zasadniczo 500+ statystycznie, z tego co się orientuje, wyprowadzi się mnie z błędu, długofalowo nie wpłynęło pozytywnie na dzietność. No jest wykorzystywane jako narzędzie polityczne i generalnie jest to program, który również działa negatywnie ekonomicznie pod względem takim, że napędza inflację. Rachunek ekonomiczny jest bardzo znaczy może jest negatywny. To ja, Łukasz, od razu pozwolę sobie, zanim panu doktorowi oddam głos, dwie rzeczy dodać. Program 500+ faktycznie nie wpłynął w żaden sposób na demografię, bo wpłynąć nie mógł, ponieważ to przede wszystkim problemem są mieszkania, a nie 500 zł. Natomiast wpłynął w sposób ogromny na likwidację biedy w rodzinach, a przede wszystkim wśród młodzieży. To znaczy, jeżeli porównamy statystyki z rządów Platformy i obecne dotyczące biedy wśród dzieci, to za rządu Platformy byliśmy prymusem, jeśli chodzi o biedę. Obecnie jesteśmy chyba drugim krajem pod najlepszym względem ilości biednych dzieci w kraju, to znaczy drugim najlepszym. Po pierwszym chyba jest, nie pamiętam, Luksemburg albo Holandia, już nie pamiętam. I druga rzecz, 500+ nie wpływa na inflację, bo inflacja zaczęła się powiększać 6 lat po wprowadzeniu 500+. To tak, tylko tyle. Natomiast... Ja mam taką jedną tylko refleksję, taki cytat, tak jak mówił Pan o przedstawianiu pewnych grup przez pewne media. I tutaj mi pasuje cytat z profesora świętej pani profesora Kotrobińskiego. Sąd laika wydane oddziele mówi mało, o laiku wiele. No to zgadzam się. Natomiast mówię, jakby też
Wydaje mi się, że ta narracja powoli, ona gdzieś, jestem ciekawy tej śmierci, tej narracji, bo jakby też ile można ją tak pompować. Nawet to już chyba jest nudne, prawda? Jakby to już chyba wszyscy widzą, że to już jakby nie łapie jakiejś rzeczywistości. Proszę, że Platforma już nawet i wszystkie właściwie partie poza chyba Konfederacją są za 500+. Tak, a wręcz tak. W pewnym momencie Platforma próbowała nieudanie chyba jakby wyjść na prymusa tej dyskusji. Tak, no Platforma, to, 800 plus. Tak, Platforma jest takim postpolitycznym bytem, który sam nie wie, czego chce. Czy chce uchodźców, czy ich nie chce, czy chce 500+, czy nie chce. Jakby w zależności od tego, jakby jaka jest potrzeba, to tak się przyklei. Tak? Jakby w tym sensie ona jest postpolityczna. Nie? Mi się wydaje, że Platforma ma swoje poglądy. Tylko zrobiła bardzo dużo, żeby o nich nie mówić. Dlatego właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed wykładem, należy słuchać nie tylko Donalda Tuska, ale właśnie Żakowskiego i jeszcze paru innych ludzi, którzy, jak ja to powiedziałem w rozmowie z panem doktorem, są na tyle głupi, żeby być szczerymi, bo wtedy możemy się dowiedzieć, co oni naprawdę myślą. Tak samo wszelkiego rodzaju tak zwani eksperci ekonomiczni, którzy stoją w różnego rodzaju think tankach za Platformą. Jak się ich posłucha, to możemy mieć wrażenie, że polityka Platformy, gdyby wygrała wybory i miała większość parlamentarną względem tego 500+, będzie zgoła inna niż to, co deklarują jej politycy, ale to jest oczywiście tylko... Uchodźcy tak samo, ale to jest jakby kwestia tego, że PiS też jakby miał w 14 i 15 roku określoną retorykę, której zaprzeczył. Nie chcę tego komentować, po prostu stwierdzam fakt, co przyznają nawet takie media jak Newsweek, czy nie wiem, ośrodek monitorowania. Prawda, które wprost mówią, że to PiS sprawił, tak trochę prześmiewczo pewnie w stosunku do nich, trochę PiS sprawił, że Polska staje się krajem multikulturowym, tak? To ma być jakimś tam, nie wiem, czy zarzutem, czy pochwałą, no mniejsza z tym. Dlaczego Platforma boi się wygłaszać swoje opinie? Dobra, ostatnie pytanie, Łukasz, i kończymy. Czemu Platforma boi się wygłaszać swoje opinie w takim razie? Mamy taki dualizm polityczny. Ponieważ wie, że do tej pory wygłaszała, czy długo wygłaszała, i przez to wpadała w grę, którą napędzał PiS. To znaczy PiS bardzo by chciał grać dalej w tą samą grę pod tytułem my bronimy klasy ludowej, a wy, Platforma, ją zwalczacie. A kiedy Platforma mówi nie, my jesteśmy za 500+, jesteśmy za 800+, wprowadźmy jeszcze szybciej to 800+, niż wy mówicie, bo wy chcecie po wyborach, a my chcemy za miesiąc. Abstrahuję od wykonalności politycznej tego. Natomiast w tym momencie Platforma jakby wskakuje w pewne, czy próbuje się wyłamać, przepraszam, właściwie na odwrót, próbuje się wyłamać z pewnej gry, którą narzucał jej PiS. Oczywiście PiS narzuca całej pozycji grę, którą ona cały czas gra i tam bez względu na to, co prawda, Platforma mówi na temat 500+. Dobra, z tego musimy kończyć. Tak, bardzo dziękuję serdecznie panu doktorowi. O kolejnych wydarzeniach i naszych wykładach dowiecie się Państwo w naszych social mediach. Dziękuję bardzo.